Hello, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja się kłaniam, czyli wujek Bohun, czyli WB. Witam was w niedzielne popołudnie w Westernach. O tej godzinie właśnie zaczynają się strzelać. A my dzisiaj, moi drodzy, będziemy oczywiście śmigać sobie w naszym ulubionym symulatorze ciężkich krówek, czyli Euro Truck Simulator, tu właśnie na tym kanale. Ja pojadę Emanuelem, wy, mam nadzieję, będziecie dobrze się bawić, a dzisiejsze spotkanie nazwałem kombinacje i wariacje. Ale co autor ma na myśli tego tytułu? Otóż, moi drodzy, okazuje się, że jeżeli czegoś nie można, a bardzo się chce, to można. Jest takie powiedzenie, ono gdzieś tam krąży ogólnie po społeczeństwie i od czasu do czasu ono się sprawdza. No i jeżeli ktoś z was myśli, że mając obecnie najnowszego promotora nie można pośmigać po najnowszym DLC Bałkany, no to można. Otóż jest taki fix, który to umożliwia. Ja wam ten fix oczywiście podlinkowałem pod okienkiem z transmisją na żywo. Macie fix i link do odpowiedniego fixa. Jeżeli będziecie chętni, jeżeli będziecie chcieli i też będziecie chcieli zrobić kombinacje i wariacje, no to sobie tego fixa zaimplementujecie. Jest to archiwum z trzema plikami, które naprawiają, łącząc co nieco tereny Bałkan z terenami promoca. No i ja dzisiaj przetestuję, czy te kombinacje i wariacje mają sens, czy tak się w ogóle da i czy autor, który to zrobił, wybaczcie, nie pamiętam ksywy, nie zapisałem sobie, Peter, tak czy inaczej, sprawdzimy sobie, czy te kombinacje i wariacje w ogóle mają sens. A więc możecie jeszcze wstrzymać się z pobieraniem tego fixa. Zobaczycie u mnie, czy to w ogóle zaprądzi. Jeżeli to zaprądzi, nie ma sprawy, wtedy możecie pobierać. Na chwilę obecną to ja sam nie wiem, czy mam wam tego fixa polecać, czy nie. A tam pod tą modyfikacją, w sensie fixem, nie ma żadnych komentarzy, czy to działa, czy to nie działa, czy coś się wysypuje, czy coś sypie błędami w logu. No kompletnie niczego tam na ten temat nie znajdziecie. No ale ja dzisiaj być może przekonam się na własnej skórze, czy to da radę, czy to nie da rady. Umówmy się, że dla was będę królikiem doświadczalnym. Pasi wam to? No mam nadzieję, że wam to pasi. Cześć Adam.pl, witam serdecznie. Adam.pl, 19 zł 20 groszy. Witam serdecznie i pozdrawiam, życzę szerokości, uśmiechnięta buźka. No, dzisiaj ta szerokość mi się przyda, ale też i przyczepność, ze względu na to, że sam nie wiem, czy ta sprawa fiksu po prostu będzie prądzić. Autor, pamiętam, że podpisał ten fix tak, że poprawił tam jakieś mury, które się nie zgadzały, poprawił tam jakieś różne rzeczy, które gryzły się, oczywiście promoc gryzł się z tym dodatkiem Bałkany. Także tam wiele rzeczy zostało tak podrócone na szybko, ale jest jedna rzecz, którą autor napisał i która mnie troszeczkę wbiła w fotel. Napisał, że oficjalnie już wiadomo, że nowy promoc z zawartością West Balkan, moi drodzy, no na nowego promoca trzeba będzie oficjalnie poczekać 3-4 miesiące. What the fuck? Znaczy, zaświeciła mi się taka żółta lampka, halo, skoro on ma takie informacje, nie wiem, może ma jakieś kontakty bezpośrednio z teamem promoc, może tak, może nie, nie mam zielonego pojęcia, ale gościu takie coś napisał. Ja teraz sam mam małe wątpliwości, czy to jest, czy to są Bałkany te promocowe, czy to są te Bałkany z DLC Studia SC Software, ponieważ napisał to tak w sposób dwuznaczny, że ja już sam nie wiem, więc wszystkiego w tych dzisiejszych kombinacjach i wariacjach się dowiemy. Aczkolwiek, jak popatrzymy sobie na mapę, tutaj, moi drodzy, tych Bałkan, no to można powiedzieć, że to jest SCS-owskie, bo ja tędy już przejeżdżałem. Pamiętacie mój pierwszy przejazd? Jechałem z Klagenfurtu i tutaj ten Klagenfurt, zobaczcie, no nie ma, jest zaznaczone miasto, że ja tutaj byłem, ale nie ma tej trasy przebytej, którą ja jechałem, prawda? A więc
tutaj zawartość promoca na pewno się już na ten Klagenfurt położył. Natomiast jest dalszy ciąg trasy. Ja jechałem gdzieś jakoś tutaj pod Zagrzebem, jechałem tutaj na 100% na Belgrad i ta cała trasa, którą tutaj pokonywałem na nowym DLC, ona tutaj jest. I jechałem tutaj na dół, z tego co ja pamiętam, albo i nie pamiętam, do miejscowości Nisz. I tutaj ten Nisz również jest, ale jest poprzerywany. I to jest mocno poprzerywany. Zobaczcie, tutaj kompletnie nic się nie zgadza. Więc wstrzymajcie się jeszcze z tym fiksem, ponieważ dla mnie to będzie jeden wielki eksperyment. Nie wiem, czy się to uda. Po prostu nie wiem, czy się to uda. 14 zł 35 groszy. Witam wszystkich, jak i właściciela kanału. Jak ładnie poproszę, to wujku, pokazałbyś ustawienia kierownicy w grze? Ale co ci to da? Komputer mi się wysypał, musiał zrobić szybki format i wszystkie ustawienia poszły w ziec. Z góry dzięki. Ale Idek, moje ustawienia kierownicy kompletnie nic ci nie dają. Kompletnie. Moje ustawienia kierownicy mogą jeszcze spowodować u ciebie całkowicie negatywne wrażenia. Dlaczego? Ponieważ ja moje ustawienia kierownicy mam dostosowane pod moją kierownicę. Ja mam Fanateka. Jeżeli też masz Fanateka, tego co ja, to ma sens. Jeżeli masz na przykład Logitecha, to już nie ma sensu. Więc nie rozumiem tego życzenia. Okej, ja ci te ustawienia pokażę, ale to nie ma sensu. Także chcę, żebyś o tym wiedział. To po prostu nie ma sensu. Ustawienia mam następujące, ale to i tak każdy personalizuje pod swoje kółko. No, ja mam takie, a nie inne, więc jak chcesz, zrób sobie teraz, weź sobie smartfona, zrób sobie zdjęcie, zrzut ekranu, ale to ci moim zdaniem niewiele da. W sensie, możesz tu się zasugerować, może ci to podpasuje, może nie, ale wątpię. Bo ja dodatkowo jeszcze mam profil dostosowany w Fanateku do tych ustawień, także na pewno nie będziesz mieć takich wrażeń przy tych ustawieniach, co ja. Także jeżeli to ci coś da, proszę bardzo, ale z góry ostrzegam, że to jest bez sensu. Michał, 9 zł 50 groszy. Spodobał się zwiastun DLC Kansas, ponieważ pierwsza scena to były słoneczniki. O ty złośniku, ty. O ty złośniku. A to będziecie się teraz tym, że tak powiem, mnie drażnić, tak? Będziecie się z tym teraz tutaj wychylać. Będziecie mnie drażnić tymi słonecznikami, tak? Małpy zielone, że tak powiem. Masakra po prostu. Więc Michał, mam nadzieję, że sobie tutaj już... Jezus, patrzcie, pomyliłem was. Mam nadzieję, że sobie już tutaj zrobiłeś zrzut ekranu, ale to, tak jak mówię raz jeszcze, to jest po prostu bez sensu. Musiałbyś mieć te same sterowniki, tą samą kierę co ja i jeszcze dodatkowo te same ustawienia na kierze w sterownikach co ja. Wtedy by to miało sens. Tak, sensu to nie ma, dlatego ja za każdym razem bardzo się dziwię, jeżeli ktoś mnie o takie rzeczy pyta, no bo to każdy ustawia personalnie pod swoje kółko, pod swoje sterowniki, pod swoje gusta nawet czasami, a nawet i modyfikacje, które gdzieś tam stosuje, bo to też jednak ma znaczenie, nie? Także proszę bardzo. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ładunek, z którym pojadę, a pojadę z Trocinami, pojadę z Krakowa, oczywiście promoc tutaj się kłania, ale bez Poland Rebuilding. Poland Rebuilding tutaj jeszcze, znaczy odinstalowałem Poland Rebuilding, gdyż ponieważ obu niekompatybilne. 50 groszy. Czy wrócisz jeszcze do House Flipper albo do House Flipper 2, bo bardzo lubię tą grę na twoim kanale i się stęskniłem bardzo za tą grą na twoim kanale. Adam, jeżeli chodzi o House Flipper, to ja tej gry nie zakończyłem, także nie muszę do niej powracać, ponieważ ja jej nie zakończyłem. House Flipper jest najdłuższą playlistą w serii Czwartkowe Obiady i nic się nie zapowiada na to, żeby ona się skończyła nawet wtedy, kiedy wyjdzie House Flipper 2. Natomiast House Flipper 2 jeszcze nie ma. To, co zrobiłem, ten jeden odcinek z House Flipper 2, to był odcinek z wersji demo, z takiej wersji prezentacyjnej. Także jako tako, House Flipper 2 nigdy na moim kanale nie został zakończony. On się po prostu pojawia sporadycznie, bo taki jest charakter czwartkowych obiadów na moim kanale. Natomiast jeżeli chodzi o House Flipper 2, tej gry oficjalnie jeszcze po prostu najzwyczajniej na świecie nie ma. Jest tylko wersja prezentacyjna, jest jakaś wersja rozszerzona dla VIP-ów, dla YouTuberów,
ale ona tam jest rozszerzona na tyle, że jest jeden domek więcej i koniec. Nie ma oficjalnie pełnej wersji tej gry. Przynajmniej mi nic na ten temat nie wiadomo, żeby była. Także tyle w temacie, jeżeli chodzi o House Reaper. A w House Reaper być może spotkamy się w ten czwartek już. Także zobaczymy. Bo House Reaper jest bardzo fajną grą. I jakby nie było, ja mam za dużo dodatków do tej gry, żeby z niej rezygnować. Żeby nie pokazać wam potencjału całego portfolio House Reaper, prawda? Dobra, zaraz sobie przejdziemy do logistyki. 19 zł 20 groszy. Witam, ja już po weselu, jeszcze na automatycznym pilocie, ale postaram się wklejać lamy we właściwym momencie, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłej zabawy. To są małpy zielone. Całe życie z wariatami. Na wielkie szczęście pozytywnymi. Patrzcie, chłop jedzie na automatycznym pilocie. Pewnie widzi podwójnie. Te lamy podwójnie będzie widział. Na bank, nie? Pewnie skacowany jak bohaterowie filmu Cats Vegas. Ale lamy musi wstawić. I to jeszcze w odpowiednim momencie. Co? No to jest... No, no małpa zielona 2.0, nie? Dobra. Moi drodzy, pośmialiśmy się na dzień dobry, bardzo mi się podoba wasze poczucie humoru, ale pozwólcie, że przejdziemy do poważniejszej rzeczy, czyli logistyki, bo logistyka dla transportu to jest rzecz święta, niemalże jedna z najważniejszych, o ile nie najważniejsza. Moi drodzy, pojedziemy sobie z trocinami, pojedziemy sobie to z Segedyna i sprawa wygląda następująco, że... Czekajcie, tylko przełączę sobie tutaj mapy. Gdzie są te mapy? Tutaj są mapy, a tutaj są już mapy większe. Pojedziemy sobie z Krakowa do Segedyna. Mam nadzieję, że po drodze mnie nigdzie nie wyrzuci, bo jeszcze raz mówię, to co ja dzisiaj zastosowałem, ten fix, to są kombinacje i wariacje. Więc mogą być takie sytuacje, że gdzieś mnie wyrzuci. 9 zł 50 groszy. Dziękuję bardzo. Posiadam tą samą kierownicę co ty. Chcę mieć tylko punkt odniesienia. Jakie sterowniki posiadasz do tej kierownicy i jaki masz ustawiony force feedback w sterownikach? Force feedback w sterownikach mam ustawiony na 100%. A jeżeli chodzi o promień skrętu, no to 900 stopni. A tak poza tym to mam wszystko defaultowe. Nie? Tak, tak, tak to ustawiłem sobie do tego, do... Jezus, do tej gry. Bo tam mam 5 presetów i... Pierwszy preset mam dla ETS-a i ATS-a. W sumie dla ATS-a mam taki sam preset, co jest to błędem, ponieważ ciężarówki w American Truck Simulator są nieco twardsze na zawieszeniu. Te ciężarówki same są bardziej sztywne. Oś wysunięta do przodu też robi ogromne znaczenie i powinienem mieć osobny preset do ETS-a i do ATS-a. Jednak taki ze mnie leń śmierdzący, że postanowiłem wykorzystać jeden preset do obu gier, ale... Prawidłowość jest taka, że no niestety do ATS-a ten preset powinien być jednak nieco inaczej ustawiony, kładzący większą sztywność na układ kierowniczy i zawieszenie. No ale no to już jest taka moja fanaberia, że zostawiłem sprężystość zawieszenia oraz miękkość układu sterowania z ETS-a do ATS-a, ale to nie jest prawidłowe, jakby coś, gdyby coś. Aladyn Mikołaj. A sterowniki korzystam z tych najnowszych. Groszy. Witam, pozdrawiam, dobrego dnia, buźka mrugająca okiem. Aleście się tutaj rozpisali na dzień dobry. Moi drodzy, no, zasypujecie mnie tutaj tymi donatami. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału, ale kurnia, no, no poczekajcie, aż ruszę w trasę. No, dajcie mi startnąć, no, dajcie mi wystartować. Thank you very much, panowie i panie, ale teraz tak, może wrócę do tej logistyki. Moi drodzy, uprzedzam, że może mnie tutaj gdzieś po drodze wysypać. Oby nie, oby tak się nie stało, ponieważ ja nie znam jakości tego fiksu. Mam nadzieję, że ten fiks da radę, że on dowiezie. A jak nie dowiezie, no to najwyżej powiem wam, trudno, nie instalujcie tego fiksa, bo kombinacje i wariacje kompasu niestety się nie udały. No mam nadzieję, że to się uda, aczkolwiek ja już na terenie... Słuchajcie tego, ja już na terenie
Bałkan, widzę pewne nieścisłości, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja po prostu jestem królikiem doświadczalnym dzisiaj tutaj dla was, żebyście wy nie musieli. Coś na takiej zasadzie. Dobra, moi drodzy, ja odpalam ciężką krówkę i jeszcze chciałbym się tutaj z wami prawilnie na czacie przywitać. Kogo witam, kogo goszczę, a jest tutaj dzisiaj zielono, niebiesko i biało. 9 złotych 50 groszy. John Cenka, jak ciebie dawno nie było. Było spotkanie gangusów Fansima, było super, a sam ojciec, mega pozytywny człowiek, przyszedł na browara i nawet o tobie wspominał, że warto byłoby się z tobą na żywo spotkać. Polecam takie zjazdy VIP, moderack. John Cenka, niestety ja na temat tego zjazdu, no niestety nic nie wiedziałem, ponieważ nie miałem czasu śledzić nawet swojego własnego social media, a co dopiero na innych kanałach. Natomiast jeżeli chodzi o samego Fansima, tutaj nie jest to żadnym sekretem, że są persony, które ja bardzo sympatyzuję, z którymi naprawdę mógłbym konie kraść i pomimo tego, że z Fansimem nigdy nie widziałem się face to face, ja po prostu czuję od tego chłopa, że od niego bije taka pozytywna aura i że facet po prostu nadaje na tych samych falach co ja. Ja to po prostu czuję w sobie, to jest taka intuicja, to jest takie, ciężko to opisać, ciężko to określić, ale słuchając tego chłopa na jego kanale, w momencie, kiedy jesteś absolutnie pewny, że nie możesz go oglądać, ale przynajmniej gdzieś tam jak coś robisz, to włączasz go jako podcast i jesteś absolutnie tego pewny, że chcesz to zrobić, to nie może być inaczej, jak po prostu darzysz tego człowieka sympatią. I ja takie coś mam. I zdecydowanie, jeżeli kiedykolwiek ktoś by się do mnie odezwał, na przykład Fansim, że organizuje takie i takie spotkanie i fajnie by było, żebym ja na nim był, to o ile mi by się to zgrało w czasie i przestrzeni, to na pewno bym przyjechał nawet do tej Warszawy Śląska. Tylko z tym, że niestety, moi drodzy, no, na chwilę obecną, raz, że nie wiedziałem, a dwa, że czasami jest tak, że ja nawet nie mam czasu śledzić swojego własnego social media. No nie mam na to po prostu czasu, nie? Zauważcie sami, jak ja często bywam na przykład na Discordzie, a jak bywam, to późno w nocy albo wcześnie rano. Nie mam po prostu na to czasu. No, pracuję na półtora etatu. Groszy. No i super. Zawsze ciebie ceniłem za to, że postarasz się pomóc każdemu, szczerze, rzetelnie, bez owijania w bawełnę. Chyba że musisz o czymś opowiedzieć, to jesteś super gadułą śmiejąca się buźka. Przepraszam, że ze mnie taka gaduła. No jestem taki, jaki jestem, ale też jestem taki prywatnie. Jak się z kimś spotykamy, jak już spotykam się z kumplami, czy gdzieś w rodzinie, jak ja się odezwę, to czasami, no to aż mi jest głupio, nie? Że ja za dużo gadam. Ja to się staram ograniczać i właśnie dlatego na tym evencie, który robiliśmy pod tytułem Drogowi Mikołajowie, ja starałem się trzymać język za zębami, żeby też inni, którzy są w tym konwoju, no nie poczuli się tak zdyskryminowani, że żeby też poczuli się ważni, a nie, że tylko WB gada. Ten chłop wiecznie gada. Więc starałem się, naprawdę się starałem, mam nadzieję, że mi się to udało i że chłopaki, którzy jechali również w tym konwoju, no, nie poczuli się, że ja dominuję cały ten event i no, staram się być coraz to mniejszym gadułą, przynajmniej na takich eventach, ale ogólnie rzecz biorąc, no, czasami ciężko mnie powstrzymać. No, przepraszam wszystkich za to, ale no, taki już jestem i raczej ciężko to będzie trzymać na wodzy. Czasami się staram, czasami się to udaje, czasami nie. No, taka już ze mnie gaduła wstrętna. Natomiast co do pomocy. Pomagam wtedy, kiedy mogę pomóc. Jeżeli nie jestem w stanie pomóc, to nie pomogę, bo nie jestem w stanie. Więc jeżeli coś jest w moim zakresie, jeżeli coś jest w zasięgu mojej wiedzy, jeżeli coś, bo ja też nie wiem wszystkiego, to nie jest tak, że ja tutaj jestem alfą i omegą. W wielu rzeczach się mylę. Czasami zdarzy się, że powiem jakąś głupotę i wy mnie w komentarzach korygujecie. Takie rzeczy się zdarzają. No nie jestem też chodzącą encyklopedią, prawda? Też popełniam błędy. Okazuje się, że nawet nie wiem wszystkiego na temat tej gry, że nawet w tej grze gdzieś tam popełniam jakieś błędy. Także jeżeli jestem w stanie pomóc, to pomogę. Jeżeli nie jestem w stanie, no to nie pomagam, bo nie jestem w stanie. Coś na takiej zasadzie. Różnie to naprawdę bywa, ale jeżeli się da i jeżeli po prostu mogę, no to działam, prawda? Dobra, moi drodzy, w takim razie dzięki wam za to wszystko, ale pozwólcie, że wyczytam was teraz z czatu,
kogo ja dzisiaj witam i kogo ja goszczę, bo po prostu no nie mogę inaczej. Ja chcę się z wami przywitać. Od góry Roxana Kałkowska, Michak, Szakal, Kamil XD, Slawi 7, Patryk K, New Holland, Przemek Mazur, znowuż Roxana Kałkowska, znowuż Szakal, Mirosław Baka, który dzisiaj był również jeden z pierwszych, Patryk Binieda, kto tam jeszcze? Piotr Byrtek z Zielonych, Slawi 7 już czytałem z Zielonych i teraz witam również Jediów, witam panią Miagle. Jest też, moi drodzy, Szakal, którego ja też mam jako takiego, że tak powiem, taka nie tylko moja w sumie, bo też kadry obecnej, też taki mój typ do moderacji tutaj kanału na YouTubie. Także Szakal, szykuj się, bo zamierzam się do ciebie w tej sprawie odezwać, do grupy wspierającej tutaj Jediów na YouTubie, ale tylko na YouTubie. Bo to jest taka grupa wspierająca osobna, która tylko robi moderację tutaj na kanale. Więc Szakal, szykuj się. Agon, Motorniczy KS, Patryk Tabak z Jediów i moi drodzy z Białych, Szymon H, Anomalia, Kacper, Zusks, dobrze ja mówię? Wariacik Żywca? Fajny nick, podoba mi się. Tomek 2007, Oli, Zippy MTA, Kacper, Bartosz Niemczewski, kto tutaj jeszcze? Oli to już czytałem, Schabomir dobił z Zielonych, Damsasin.pl, Antoni i w pozostałych rolach. I Matsu też jest. Jest Matsu. Matsu, ja już myślałem, że ty na mnie strzeliłeś jakiegoś focha, bo widziałem cię na kanale u Simona, a u mnie tak przez jakiś czas jakby cię nie było. Kurde, obraził się chłop na coś? Może żarty poszły za głęboko, albo za daleko, albo coś. Ale chłop jest, nie obraził się. Także witam. Dobra, moi drodzy, w takim razie klarowność logistyczna jest. Wiecie, co nas dzisiaj czeka. Kombinacje i wariacje kompasu. Może być tak, że mnie wybije do systemu i będę musiał odpalać na nowo grę, gdyż, ponieważ i dlategoż, że nie ufam temu fixowi. Według mnie on tam już ma jakieś fanaberie na swojej mapie, ale zobaczymy, co z tego finalnie wyniknie. Jeżeli chcecie zaryzykować przed moim testem tego fixa, sobie zainstalować, jest, jeszcze raz powtarzam, podlinkowany ten fix w pod okienkiem po prostu z relacją na żywo, także na własne ryzyko, a ja, no pozwólcie, że też na własne ryzyko przetestuję go tu i teraz. Co ja przewożę? Moi drodzy, przewożę trociny z Krakowa do Segedyna. Mam tam być za ile? Mam tam być w sobotę pomiędzy 3.20 a 10.00 nad ranem, także, czy tam do południa, także tak to mniej więcej wygląda. Pozostało 25 godzin do oddania ładunku, do dostarczenia tego ładunku, kilometrów 732 i moi drodzy, tutaj nawigacja mi pokazuje plus minus, że byłoby to w 11 godzin 50 minut czasu gry. No okej, szanujemy to, aczkolwiek przełączę się tutaj teraz na mapę, okej, o, i będziecie mieli tutaj taką, o, lepszą mapkę. Ja zrezygnowałem z tej modyfikacji pod tytułem pasek HUD, gdyż, ponieważ ja uważam, że ten doradca drogowy jest taki troszeczkę niedoceniony, bo tutaj jest bardzo dużo informacji, właściwie wszystkie informacje, które mógłbym wam na szybko pokazać, no a ten pasek HUD jednak, no taki rzetelny nie jest, więc postanowiłem przywrócić do łask tego doradcę drogowego, gdyż on jest też w miejscu odpowiednim dla tutaj mojego interfejsu, którego zbudowałem w OBS-ie, także jest mi to po prostu z tym wszystkim po drodze. Dobra, bo ja tutaj chcę zająć lewy pas, a ten tam, tym osobowym na tym lewym pasie, no nie wiem, jedzie, nie jedzie, co on tam w ogóle kombinuje, tak jedzie jakby mu się nie chciało po tym lewym pasie, tak, nie wiem, świruje mi tam pawiana. No i moi drodzy, no nie się dzieje, że tak powiem, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ja jestem po prostu mega ciekawy, czy ten fix wypali. Też jeżeli chodzi o ten fix, tam są trzy pliki zawarte w RARze i niestety autor nie podaje kolejności implementacji tych plików. Aczkolwiek tam jest tak, tam jest mapa, tutaj popatrzcie, już znaki drogowe się nie zgadzają, popatrzcie, to tutaj lewituje, no trochę lipa, widzicie? Nie ma po prostu tych słupów, także to już się tutaj nie zgadza. Jestem ciekawy, jakie jeszcze inne fanaberie tutaj wyskoczą.
Także no nie instalujcie jeszcze po prostu tego fixa, chyba że chcecie zaryzykować, ale to tak jak mówię, na swoją własną odpowiedzialność. Dlatego ja dzisiaj nazwałem to spotkanie kombinacje i wariacje, bo sam jeszcze nie wiem, co mnie tutaj dzisiaj w tym gameplayu spotka. No po prostu ryzykuję, no. Także możecie się powstrzymać, żebym ja po prostu jako kulik doświadczalny sprawdził tego fixa. No ciekawość mnie, że tak powiem, rozsadza, czy to zaprąci, czy nie. Czasami takie ryzyko lubię podejmować. Czemu nie? Oj, bo tutaj się już coś wydaje, że już do widzenia. Chyba jednak nie. Chyba jednak to się nie uda. Szajse. 9 zł 50 groszy. Szajse. Nie wiem, czy się chwalić, ale jak się złapało muszkę, to chyba źle, co nie? Szalona twarz z ręką na ustach. Moja muszka gdzieś się schowała, nie wiem, gdzie ona siedzi. Czy za firanką, czy za zasłonką, czy na tym kwiatku, czy nie wiem. Dzisiaj jej jeszcze nie widziałem. Może śpi małpa zielona jeszcze, słuchajcie. Może po prostu małpa zielona jeszcze śpi. Także ten fix chyba raczej, kurde, do dupy jest, wam powiem, wiecie? Ale to ja jeszcze mogę spróbować zrobić coś takiego, że ten fix ściągnę i wtedy będą te połączenia od promoca. Tylko z tym, że też nie wiem, jak to jest porobione, no. Na razie kombinacja i wariacja, no się nie udała. A ja tego, że tak powiem, no nie sprawdzałem przed live'em, no bo nie mam czasu, nie mam kiedy. Także postanowiłem zaryzykować teraz. Jak to, moi drodzy, tutaj u mnie wygląda, tak przy okazji, menadżerze modyfikacji, żebyście mogli zobaczyć, może coś wyłapiecie, co was zainteresuje. Otóż tak, tutaj jest oczywiście poukładany promoc, a nad tym promocem są poukładane te fixy. I teraz tak, dałem tutaj mapę jako pierwszy plik, oczywiście definicja jako drugi plik i łączenie dróg jako trzeci plik nad samym promocem, nie? Ale na razie i póki co to tak jakoś, jak sami widzicie na załączonym obrazku, no nie zaprądziło. Okej, spróbuję jeszcze raz, jak się nie uda za drugim razem, no to po prostu wyłączę tego fixa i zobaczymy, co się stanie bez tego fixa. Wykryto błąd, bla 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 i jakieś tam cyferki, także zaryzykuję raz jeszcze. Zobaczymy. Czasami są takie błędy jednorazowe z nie wiadomo jakiego powodu, a potem wszystko jest ok, nie? Także no zobaczymy, po prostu zobaczymy. Jakie wariacje kompasu dzisiaj będą, takie eksperymenty na żywym organizmie. O, widzę też, jest Wojta z Jagla. Słuchajcie, kiedy będziesz grał Fernbusa? Karol się pyta. No, nie wiem, wtedy, kiedy będę grał Fernbusa. Kiedy będę grał Fernbusa? Nie wiem. Fernbus też pojawia się zazwyczaj w soboty i to tak randomowo. No, nie powiem ci, że w przyszłym tygodniu, no bo na przyszły tydzień już mam plany. Nie wiem, może za 2 tygodnie, może za 3. Nie wiem, po prostu nie wiem. Dobra, jeszcze raz zobaczymy, ja już tak nieraz miałem, że wybiła mi na przykład gra, a potem załadowałem jeszcze raz i przejechałem przez daną, no nie wiem, sekwencję mapy i po prostu się udało, także liczę na taką jakąś, nie wiem, na taki jakiś kaprys gry w chwili obecnej, a nie jakiś błąd. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. O, jakie piękne tutaj, słuchajcie, no, na swój sposób można powiedzieć takie nietypowe malowanie, ale jednak tutaj ono ładnie wygląda na tym zrzucie. I to jeszcze na tle mostu Golden Gate. No, coś pięknego. No, niektóre takie malowania, które raczej byś nie zastosował, bądź też byś nie zastosowała, no, wyglądają jednak świetnie, gdy je zobaczysz gdzieś na jakimś screenshocie u kogoś, nie? No właśnie. Cześć WB, cześć Milsonek. Wariacik żywca, jakie są najnowsze modyfikacje? Oj, panie, no, też ja nie mam komputera w głowie. No to muszę sobie wejść na stronę internetową z modyfikacjami do ETS-a i zobaczyć, jakie tam są najnowsze. Zaufajcie, ten typ poleciał w kulki z tym, że od 4 do 5 miesięcy będziemy na promocja czekać. Troszkę cierpliwości i wyjdzie normalnie kompatybilny. Team pracuje też nad nowymi terenami do Kanady. Będzie dobrze, spokojnie, buźka mrugająca okiem. A znaczy, wiesz, no, widz, ja to sobie wziąłem tak z przymrużeniem oka. Ja w to nie wierzę, żeby ekipie promoca zajęło tyle czasu, 4-5 miesięcy,
On tam może troszeczkę pofantazjował, żeby po prostu zachęcić do pobrania jego fiksu. Wiesz, to jest coś na zasadzie takiego haniebnego marketingu, takiego brudnego marketingu. Marki, firmy, i to prestiżowe, stosują taki zabieg, tak zwany brudny marketing, prawda? Przekoloryzowane fakty. No i mi się tak też coś wydaje, że chłop zastosował taki brudny marketing, taki fake news po prostu zapodał w opisie swojego fiksa, żeby zachęcić ludzi do pobierania tego fiksa, nie? No bo wiadomo, jeżeli ty klikniesz na pobierz fiks, no to będą generować się strony z reklamami, na których reklamach on to zarabia. Więc to jest chyba rzecz normalna. Kto wie, może nawet cały ten fiks, no po prostu no, nie ma sensu. Tak czy inaczej, no ja go tutaj testuję, żebyście wy nie musieli. I zaraz zobaczymy, czy tutaj mnie znowu już wybije. Słuchajcie, przejechałem, bo wybiło mnie tutaj jeszcze przed tym mostem. Chyba, że pomyliłem mosty, chyba, że przed tym mostem. Czasami jest tak, że wybije ci grę, ale to nie od razu oznacza, że wybiło ci grę, bo jest błąd mapy. Czasami po prostu są takie sytuacje, gdzie takie rzeczy się zdarzają, a potem ładujesz jeszcze raz tą mapę i wszystko jest ok, nie? Pomimo tego, że ładując, tak jak widzieliście, ja teraz ładując ten profil, miałem informację na czerwono, że wystąpił błąd krytyczny, bla, bla, bla i jakieś tam cyferki. No, to też trzeba czasami brać na dystans, nie? Warto po prostu sprawdzić, jeszcze raz załadować grę i sprawdzić, czy przejedziesz przez dany punkt. Ojejku, ile razy ja już takie coś miałem, czy też tutaj w ETS-ie, czy w ATS-ie. No, takie rzeczy się zdarzają. Naprawdę, nawet na najlepszych mapach. Takie rzeczy nawet się zdarzają na czystych DLC ze studia SC Software. To są niesamowicie sporadyczne sytuacje, ale to nie znaczy, że ich nie ma. One są. Tam raz na jakiś mega ruski czas się zdarzą. Co to jest? Co ta ciężarówka tam robi? Kopuluje? Co tam się dzieje? Nie, moi drodzy, to się nie uda. Chyba ten fix jednak nie ma sensu. Tutaj coś zdecydowanie nie pykło. Co tu się dzieje? Zobaczmy to na mapie. Co tutaj się wydarzyło pod tym Krakowem? Ja jebie. Słuchajcie, to takie rzeczy, ja wiem, że to jest wszystko irracjonalne, ale czyż to nie jest zabawne? Zobaczcie, tamta ciężarówka coś tam kopuluje. Ja jeszcze dam temu inną szansę, żebyśmy się dzisiaj pośmiali. Słuchajcie, dzisiaj się pośmiejemy. Dzisiaj będzie coś na zasadzie Bittenlachen. Albo może i nawet nie, bo już mi wybiło. Dobra, usuwam tego fiksa chyba w piździet. To chyba nie ma sensu. Znaczy ten fiks, no... Może też być tak, że ja źle te pliki powgrywałem. Aczkolwiek ja go powgrywałem w takiej kolejności, jak to jest, słuchajcie, z tym, no, z promocem, nie? Czyli według kolejności plików promoca, bo tam autor nie podaje kolejności tych plików. Ale chyba nie, chyba ten fix jednak... to se tak nie da, panie Chawranek. shit, myślałem, że przynajmniej dojadę gdzieś tam dalej, na litość boską. Dobra. Chyba go po prostu usunę, tego fiksa. Chyba tak to Rachel będzie. Ponieważ on tutaj się nie zgadza. Także zaufałem temu chłopu i sami widzimy, że czasami no, to się nie opłaca. Że zaufanie, że ten kredyt zaufania czasami jest bardzo drogi do spłacenia. Za drogi. Z wielkimi odsetkami. No niestety, to się tutaj nie... To się tak nie uda tutaj, no. To się tak tutaj nie uda. Dobra, moi drodzy, zobaczymy kolejny eksperyment. Ja wypierniczę to w piździet tego fiksa. Okej. Okay. Wypiełniczę go. I pojedziemy bez tego fiksa. Zobaczymy, co się uda, a co się nie uda. Może się uda, a może się nie uda. Dobra,
Tak czy inaczej, niech się ładuje profil bez tego fixa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to dzisiaj takie totalne wariacje kompasu. Totalne wariacje kompasu. Pliki, te trzy pliki fixa wyłączyłem po prostu. Dobrze trafiłem w lamę? Biedny on. Patryk K., bo jak ja zaraz wezmę laczka, to widzisz, to gdzie są kwiaty? Gdzie jest czteropak? Ja eksperymentuję dla was, żebyście wy nie musieli. Ja robię wszystko, żebyście nie padli ofiarą tego fixa. Także, no. Ja się tutaj męczę i pocę, żebyście wy nie musieli. Docencie to. A ja już myślałem, że z tego będzie coś fajnego. No cóż, no. Czasami trzeba zaryzykować i w zaufaniu do autora danej modyfikacji, no wiecie, no. Albo implementujemy i się to uda, albo nie implementujemy. No i mamy spokój, nie? I wiemy na pewno, że wszystko będzie w grze okej. No ale no cóż, trudno. Trudno. Wykryto zmianę w grze. Chyba prawdopodobnie na nowo będę musiał w ogóle ładunek podjąć. No bo dobra, no niech będzie z tego Krakowa, że pojadę, okej? Niech będzie ten Kraków, bo ja bym chciał na Bałkany polecieć, a z Katowic ostatnio nie miałem żadnego ładunku. Bo ja tutaj z ładunkami mam pod górkę. A dlaczego? Ano dlatego, że moi drodzy, ja tutaj mam naczepę do materiałów sypkich, wielotonkę, a z tymi materiałami sypkimi, no to wiecie jak z tymi zleceniami jest, z tymi materiałami sypkimi, nie? No tak, no nie ma ich tak dużo jak na przykład na Fierankę albo na Chłodnię. Także no już dobrze wszyscy wiemy jak to jest tutaj z tymi właśnie ładunkami pod daną naczepę. Jakbyście tak jeszcze wzięli, no nie wiem, jakąś wywrotkę czy coś. Znaczy no w sumie są jeszcze gorsze ładunki, które w sensie gorsze, w sensie, że bardzo rzadkie, że naprawdę wylosować zlecenie na nie, to musisz na pusto przejechać czasami pół mapy. No niestety takie zlecenia nadal i wciąż się nam zdarzają. Dobra, moi drodzy, ja tutaj włączę jakieś love story, niech tutaj se bzdryngoli cokolwiek w tle, a ja postaram się teraz, no niestety, no chcę czy nie chcę, muszę wybrać nowy ładunek, no bo tamten mi się po prostu skasował. Rynek pracy, będę chciał coś z rynku ładunków, oczywiście tutaj przez losowanie gry, no bo jak zrobię to przez Wotra, no to nie polecę na tereny tutaj promoca, nie? Więc wiadomo o co chodzi. Zobaczymy, co mi się tu napatoczy, jak na razie gdzieś mnie tam wysyła, wysoko hen. No to jest po prostu no, niemożliwością. Słuchajcie, jak przez tyle miesięcy gra nie chciała mi losować ładunków w tamte tereny, tak dzisiaj zobaczcie, nie? Odstrzała, drugi ładunek w tamte tereny. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio gra wysłała mnie w tamte tereny. Pamiętacie, jak ostatnio tam się zapuszczałem, to miałem taką kombinację łamaną, że kilka ładunków wybierałem krótszych, żeby dostać się w tamte miejsce. A dzisiaj, patrzcie, od strzała, kiedy ja akurat no, nie celuję w te tereny, od pierwszego strzała mam tam zlecenie. Jakie to jest czasami takie, że tak powiem, popieprzone, nie? Takie po prostu, ach. A teraz jak zależy mi pojechać na Bałkany, to te pioruny tych zleceń strzelają wszędzie, tylko nie w stronę Bałkan. To jest taka upierdliwość. Okej, mamy. Gdzie? Na Cypr. Przelecimy sobie przez Bałkany. Z czym polecimy? Z pszenicą. To ta pszenica, wiecie co, Ukraina nas nią zalała. Także bierzemy to, moi drodzy, i polecimy z tą pszenicą. Znowu dostanę żółtego dolara za materiał, bo użyłem magicznych słów. Bardzo wrażliwych dla algorytmu. Ostatnio też tak powiedziałem i pod odcinkiem z ETS-a dostałem żółtego dolara. Ach, ta niepoprawność polityczna. Ach, brak dyplomacji. Ach, co za wredny, paskudny youtuber. Takie rzeczy gada na materiale, no. Słuchajcie, tutaj niestety, ale algorytmy YouTube'a są na to bardzo wyczulone. Dzisiaj musisz być niesamowicie. Możesz przeklinać? Znaczy, możesz. No, też w sumie nie możesz. W sensie, możesz, ale nie możesz tego zrobić na wizytówce, w tytule materiału i w pierwszych 8 sekundach materiału. A potem możesz seklnąć. Ale jak tylko użyjesz hasła pod tytułem pszenica z U, no to już cię algorytmy wychwycą. To jest po prostu jakaś masakra. No cóż. Tak to niestety działa po stronie. Jojo Trollo, wspierający od 26 miesięcy. Thank you very much za 26 miesięcy. Jako autostopowicz
nie na Bałkany prowadzi zawsze tylko czym? Przelotem? Jak przelotem? Ojejku, ja tutaj zły pas zająłem. Stoję na złym pasie. Jakby coś, to nie róbcie tego w domu. Ja się tutaj zapatrzałem na czat i zająłem złą pozycję. Zły pas zająłem. Oj tam, chyba mi wybaczą bracia i siostry. Chyba nie będą na mnie wkurzeni. Chociaż tutaj coś się teraz... Słuchajcie, ale ja go blokuję chyba naczepą. Nie, podjeżdża. Ja pierdzielę i to od razu policja. Przepraszam, panie władzo. Przepraszam. Ja już nie będę. Ja się poprawię. Ja się poprawię. Na Cyprze pewnie będą lamy, bo WB sobie zapomni, że tam po lewej stronie. No widzisz, teraz nie będzie lam, bo mi przypomniałeś, że tam po lewej stronie. Serio? Nawet o tym nie pomyślałem. Także no, proszę bardzo, dzięki tobie lam nie będzie. O ile ja na ten Cypr w ogóle dojadę, wiesz, na ten Cypr trzeba jeszcze dojechać, od tego trzeba zacząć, że na ten Cypr trzeba dojechać. Moi drodzy, tak jeszcze na zapleczu kanału, wczoraj skończyłem dla was live'ować ART, czyli Alaskan Road Truckers, to tak popatrzałem sobie na scenę moderską do ETS-a, jakie mapy są już pod 1,48,5. Powiem wam, że no tak trochę kiepsko z tymi aktualizacjami map, nie? Tak jakby coś Mikołaj spowolniło L. strasznie. Ani mapy Japonii, groszy. Ani mapy Węgier. Cześć wujku, czuję się, że jestem problemem dla swojej rodziny, bo co chwilę się kłócą o mnie. Ja kiedyś złe rzeczy robiłem, ale zacząłem zmienić, pora żeby iść na swoje. Nieraz miałem myśli samobójcze, ale je już wyrzuciłem z głowy. Mikołaj, dialog, dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Musisz uświadomić rodziców, że jesteś w niesamowicie niekomfortowej sytuacji, kiedy rodzice kłócą się z twojego powodu. Musisz ich uświadomić, może oni tego nie są świadomi. Dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Jedna mądra osoba, która niestety już jest świętej pamięci, mi powiedziała, że dialog rozwiązuje wszelakie problemy. Jeżeli dialog nie pomaga, jeżeli dialog zawodzi, wtedy trzeba podjąć inne, może i bardziej drastyczne, że tak powiem, kroki, ale przede wszystkim dialog, dialog. Twoi rodzice mogą być nieświadomi tego, że ty czujesz się niekomfortowo, kiedy oni o tobie po prostu, wiesz, rozmawiają, nie? Rynek co, tutaj nie ma żadnego? No, ale jak to? Czemu nie ma? No przecież na litość bosko. Jejku, ja nie na tą bazę wjechałem. Czemu ja tutaj wjechałem? Kto mi powie, czemu ja tutaj wjechałem? Przecież to nie jest ta baza. No na litość bosko, no. Ludzie złoci. Po kiego grzyba ja tu wjechałem? Bo zobaczyłem marker i bezmyślnie tutaj wjechałem. No co za chłop. Dobra, moi drodzy, to przecież nie jest moja baza. Moja baza jest tam hen za zakrętem. No już to musieli wykorzystać i wlepić mi te lamy. No wiecie co, no wiecie co, to było niehumanitarne. Ja się, wiecie, zobaczyłem marker do załadowania i będąc tutaj w temacie z Mikołajem, nie? Tak bezmyślnie tam wjechałem, nie? A dla ciebie jeszcze, Mikołaj, jeszcze raz, po prostu dialog. Musisz, nie wiem, postaraj się uświadomić rodziców, że ty czujesz się bardzo niekomfortowo w sytuacji, kiedy oni się z twojego powodu kłócą, nie? Bo oni po prostu mogą być tego nieświadomi. To jest niby taka prosta i banalna sprawa, ale słuchajcie, czasami tak jest, że na przykład, no nie wiem, rąbnął prąd w całym mieszkaniu, nie? W całym domu na przykład, jednorodzinnym. I ludzie zaczynają od wymiany instalacji elektrycznej, a nie popatrzą, czy najpierw bezpiecznik się nie przepalił, nie? To są takie banalne sprawy czasami, jak to się mówi, najciemniej pod latarnią, nie? Coś ten deseń, że czasami takie banalne sprawy są niezauważalne, coś, co niby powinno być tak oczywiste i coś, co powinno być tak na wyciągnięcie dłoni i jest, ale człowiek tego nie widzi czasami. Widzicie? Tak jak ja, patrzę się na GPS, a skręcam do innej bazy po ładunek. To tak po prostu w życiu bywa. Takie życie pisze scenariusze. I coś, co może być banalnie proste dla tych rodziców, oni mogą tego nie widzieć, mogą tego nie brać pod uwagę, ponieważ siedzi im w głowie coś innego. Wykrzyczeć swoje racje w stosunku do ciebie, nie? Także no, warto po prostu taki dialog podjąć. Dobra. Bierzemy rynek ładunków i tutaj ten mój ładunek powinien być.
lecimy na Pafos. Jezus, jak ja dawno nie byłem w tych regionach. Na Cyprze to ja nie wiem kiedy, nie w tym roku, słuchajcie, w tym 2023 mnie jeszcze nie było na Cyprze. 9 złotych 50 groszy. Módlmy się, bracia i siostry, do Pana naszego, co se w niebiosach żyje, aby WB za dużo nie lamił, bo lamienie w jego cóż naturze jest. Coś ty Amin. Wymyślił. Coś ty wymyślił. Słuchaj. Tinky Winky, treść twojego donata pasuje mi pod tytuł dzisiejszego live'a. Kombinacje i wariacje. Coś ty tam, chłopie, wymyślał? Módlmy się. Co za chłop. O, no dobra. No niech ci będzie. Niech się pomodlą za mnie, grzesznika. Dodatkowe modły zawsze się przydadzą. Może akurat Bóg zwróci na mnie swoją uwagę. O, oh shit. Co za wariaty. Całe życie z wariatami, ale pozytywnymi. Ale pozytywnymi. Dobra, wycofamy się tam. O, chłop przekombinował zdecydowanie. Módlmy się. A ja też przekombinowałem tutaj. Też tutaj przekombinowałem. I to fest. I to fest. Będzie dobrze. Wszystko się poukłada. Wszystko się poukłada, moi drodzy. Jeszcze będzie dobrze. Jeszcze będziemy biesiadować. Jeszcze będziemy celebrować sobie różne rzeczy. Mikołaj L. 9 złotych 50 groszy. Wujku, to tak się dzieje od lat, próbowałem rozmawiać, moje biologiczni rodzice się rozwiedli, moja druga mama traktuje mnie jak gówno, przestali mi ufać po tym, jak zrezygnowałem ze studiów. Ciężka sprawa. Mikołaj, ja też uważam, że powinieneś z taką rzeczą zwrócić się do psychologa, może ci pomoże, bo wiesz, ja psychologiem nie jestem. To, co ja bym z mojej perspektywy zrobił pierwszoplanowo, to mogę poradzić, ale jako tako psychologiem nie jestem, co nie? I też nawet psychologa nie próbuję się bawić. Sytuacja jest naprawdę skomplikowana w takich rodzinach rozbitych, gdzie są rozwody, gdzie są kłótnie tego typu. To są bardzo ciężkie sytuacje i bardzo delikatne sytuacje, co nie? Tym bardziej, że jak ty tam napisałeś, że przerwałeś szkołę, może to też podważyło jakieś tam zaufanie rodziców do ciebie, może akurat, nie wiem, to ich zawiodło, rozczarowało, może na ten temat też powinieneś porozmawiać, dlaczego to zrobiłeś, nie? Co było tego powodem, co cię bolało, może ciebie nie pytali, może cię tylko obwiniają. To są tak naprawdę takie delikatne sprawy i to są sprawy naprawdę dla profesjonalisty, czyli psychologa, zdecydowanie nie dla mnie, nie? Ja sam się nigdy w takiej sytuacji nie znalazłem, ale to, co mi wpada do głowy pierwszoplanowo, takie, wiesz, na pierwszą myśl, takie podstawy wyjścia z tej sytuacji, no to oczywiście mogę takimi moimi przemyśleniami się podzielić, aczkolwiek no to też nie są jakieś wytyczne i wyroczne i jakaś wyrocznia do postępowania w takiej kwestii i z takimi delikatnymi rzeczami naprawdę mi się wydaje, że tym by się musiał zająć no, specjalista, profesjonalista. No. Zdecydowanie nie czuję się kompetentny do odpowiedzi na takie pytania. Moi drodzy, a więc tak, lecimy z Krakowa, lecimy przez Wadowice, lecimy przez Bańska Bystrzyca, przez Zwoleń, lecimy na Budapeszt, tutaj już widzę siatka dróg i jest ładnie połączona, czyli ten fix albo po prostu, albo ja go źle zaimplementowałem, ten fix, albo jeszcze nie wiem co, no ale on był wyraźnie na tą wersję gry, którą ja mam i wyraźnie pod ten, słuchajcie, pod Bałkany, nie? Dobra, i tutaj wylądujemy na Pafos. W sensie tu, no niby 2628 km, no ale tutaj drogą morską jednak, no sobie troszeczkę popłyniemy. Tu jest kawał drogi. No prom, słuchajcie, no prom tutaj będzie płynął no kilka godzin, także zdążymy nawet się przespać gdzieś w jakiejś kajucie, nie? Dobra. Aczkolwiek różnie to z tymi kierowcami jest i promami, bo są tacy, którzy, to nie tyle może co kierowcy, co sam przewoźnik, że kierowcy gwarantują jakąś tam kajutę, co nie, ale są też tacy przewoźnicy, którzy, no wiecie, oszczędzają na kierowcy i kierowca śpi
zazwyczaj, albo gdzieś tam są takie duże salki, takie zbiorowe, dla tych, którzy tych kajut nie wynajmują. Są to różne salki. Widziałem takie salki, bo ja sam płynąłem steną line i widziałem takie salki, jedne były z telewizorem, drugie były bez telewizora, takie te siedzenia były takie bardziej leżankowe, także no oni tam po prostu gdzieś tam na takich salkach zbiorowych gdzieś tam się układają, wykładają jak skóra z niedźwiedzia, nie? Różnie to bywa. Ja płynąłem steną line dwa razy i ja akurat miałem kajutę, ale no widziałem ludzi, którzy spali po tych salkach, nie? Ja nawet tak stricte nie wiem, czy te salki są dedykowane i... Dobra, bo ten tutaj niby nie hamuje nawet. No i widzisz, jaki ty się z niej uprzejmy, panie kolego z branży. Ci się zatrzymali i mnie puszczają, a ty kurwa co? Wstyd i hańba. W dupę jeża. I to kumpel z branży, nie? I to kumpel z branży. No w dupę nietoperza. I to nieszczepionego. Chińskiego. No. Dzięki serdeczny, ty nieuprzejmy kolego. By cię chudy byk na rogi wziął. Dobra. Mniejsza o to. Raper wspierający od 31 miesięcy jako autostopowicz. Witam. Cześć raper. Pozdrawiam ciebie oraz oczywiście Dorotkę. I dziękuję za super czat. Powitać wujcia i czaty z Dorotką. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Hejo. Trzymajcie się tam w zdrówku oczywiście i pamiętajcie, macie być niegrzeczni. Macie łobuzować. Dobra, bo rapera sprowokuje i chłop zacznie z ogórkami na czacie szaleć. Ludzie, to kanał rozrywkowy, nie stawiajcie wujka w sytuacji, że ma reagować na czyjeś traumy. Chris, no... W sumie trochę masz racji, ale z drugiej strony też my tutaj na niejedne tematy dyskutujemy, więc jako tako ja się nawet... Jakby to powiedzieć, z drugiej strony... Ojejku, ale tutaj ostro w ten zakręt wszedłem. Bardzo ostro. M1CH4K, czyli Michak. 9 zł 50 groszy. Cześć wujciu, powiem ci, że u mnie też nie fajnie, podobnie jak u kolegi, z kobietą się rozstałem i do teraz pracuję nad sobą, aby się poprawić i spróbować ją odzyskać. Rodzice moi to swoje 5 groszy dorzucili w temacie związku. O widzisz, ale przynajmniej pracujesz nad sobą i robisz wszystko, żeby kobitkę odzyskać. I szacun, po prostu szacun. To znaczy, że jeżeli ty pracujesz nad sobą i no, nie wieszasz winę tylko po tej drugiej stronie, rozumiesz problem ze samym sobą i starasz się mu zaradzić. Także tutaj wracając jeszcze do wypowiedzi Chrisa. Faktycznie, wiecie, no czasami czuję się taki troszeczkę... przygwożdżony waszymi problemami, ale z drugiej strony, no, co, wysypało znowu? Po jakiemu? A teraz to z jakiego powodu wysypało? No to teraz to mi się to nie podobuje bardzo. Ja teraz nie rozumiem powód tego wysypania. Fiksa już nie mam. W sensie, wiecie, dziwne, bim bam bom, i tak w mieście po prostu, na jakiejś randomowej ulicy, ale z drugiej strony, wiecie, no, dzięki za zaufanie, że takie rzeczy akurat, no, tutaj mi piszecie, bo to są rzeczy delikatne, jeżeli druga osoba, no, mówi ci o tak delikatnych rzeczach, nie, no, to jest tam jakiś to dowód zaufania, nie, No i z drugiej strony, wiecie, no z jednej strony niby ciężkie tematy, nie? Ale z drugiej strony, no tak, taka, że tak powiem, taka sytuacja, że po prostu ktoś cię darzy dużym zaufaniem, nie? Że o takich rzeczach ci pisze, nie? I akurat z tobą chcę na takie rzeczy porozmawiać, nie? Czyli gdzieś tam po prostu po drodze dla tej osoby jesteś, no nie wiem, może opinia, twoja opinia dla tej osoby jest ważna, a no cóż, osoby znajdujące się w takich sytuacjach, no potrzebują tego dobrego słowa, mądrego słowa, no i to, że akurat no gdzieś tam padło przy okazji na mnie, no to jest tam jakiś po prostu dla mnie też komplement, nie? Ale z drugiej strony oczywiście takie tematy są ciężkie i no ciężko się o nich rozmawia, nie?
No. Ale z drugiej strony też, albo z trzeciej nawet strony, nic co ludzkie nie jest nam obce, nie? Bo naprawdę są różne sytuacje w życiu. 4K, czyli Michak. 9 zł 50 groszy. Poszedłem po pomoc, gdzie mogłem, ale rodzice no przyczynili się do tego, że z nią nie jestem. Już im oficjalnie powiedziałem, że święta spędzam bez nich, bo nie chcę ich słuchać i tym podobne. Jakoś sobie radzę, nie zamierzam się poddać. A konflikty z rodzicami to jest bardzo częsta rzecz. To jest bardzo częsta rzecz, konflikty z rodzicami. No takie rzeczy naprawdę się zdarzają, zwłaszcza u... Pojadę tutaj tą drogą, żeby tamtą ominąć. Zobaczymy, czy GPS mi tutaj wytyczy jakąś inną drogę. Słuchajcie, no na mapie tutaj nie widziałem żadnych komplikacji, żeby jakieś drogi się nie łączyły. No okej, no sprawdzimy to, co się tutaj od Janie Pawli, aczkolwiek no wersja promocja 2.67 no jest tutaj kompatybilna z tym, co tutaj mam, no. Teraz w tym momencie tego nie rozumiem, no. Ale okej, no zobaczymy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Peter Biskuit napisał, jak nie ma szacunku do rodziców, to wypad. Znaczy wiesz, Peter, to czasami, wiecie, czasami jest tak, że masz szacunek dla rodziców, ale czasami na przykład rodzice wchodzą ci w życie za bardzo, na przykład chcą ci wybrać dziewczynę, nie? A tutaj czuję taki właśnie temat, że rodzice chcą ci wybrać dziewczynę. Z którą dziewczyną ty masz być, a z którą nie. Mi się wydaje, że... Mi się tak wydaje, że raczej no to jest wybór no dzieciaka w tym momencie. Niezależnie od tego, ile on ma lat, nie? Czy on już jest pełnoletni, czy jeszcze nie. To ty wybierasz sobie wybrankę twojego życia, czy też wybranka twojego życia. No i rodzice, no jeżeli tego faktu nie akceptują, no to no trudno, nie? No ale nie powinni ingerować w to, żeby taki związek się rozpadł, nie? No tak mi się wydaje, no. Nie wiem, ja czegoś takiego nie znam. Ja mam jeszcze dwóch braci, 3 lata starszego i 3 lata młodszego i nigdy moi rodzice nie ingerowali w to, z jaką dziewczyną ma chodzić mój młodszy brat, ja albo mój starszy brat. Ja po prostu czegoś takiego nie znam, nie? Mi to jest totalnie obce. I jakąkolwiek ja bym dziewczynę poznał, czy moi bracia, moi rodzice nigdy w to nie ingerowali, także to tam gdzieś będzie oczywiście kolidować i czasami jest tak, że masz szacunek dla tych rodziców, ale gdzieś tam taki drobny konflikt, nie? Wydawałoby się na początku to jest śmieszne, potem staje się to poważne, potem już przestają się wszyscy śmiać, a na końcu wszyscy się kłócą, nie? I strzelają na siebie focha. A do tej pory wszystko było pięknie, ładnie i cacy. Także czasami takie proste, a przyproste, no, z późniejszego punktu widzenia i tej sytuacji, to nie jest takie proste, bo się to wszystko komplikuje. Ale takie sytuacje potrafią naprawdę zaburzyć wszystko, nie? Jednak mi się wydaje, że drogę życiową, którą ty sobie wybierasz, pod warunkiem, że ona jest zgodna z literą prawa, szkołę, którą sobie wybierasz, zawód, który sobie wybierasz, towarzysza życia, którego ty sobie wybierasz, to jednak jest wybór, no, twój, a nie twojego rodzica. Tak powinno być. Kiedyś kontrowersyjne było to, że rodzic na przykład decydował o dziecku, że to dziecko ma się nauczyć grać na pianinie, bo tak rodzice chcą, nie? No, więc to są takie rzeczy naprawdę delikatne. Wszystko to zależy też od rodziny, jak to się mówi. Każda rodzina jest jak małe państwo, a co kraj to obyczaj, nie? Także no, tutaj czasami szacunek może być jedną rzeczą, ale ingerencja rodziców w takie życiowe wybory to jest druga sprawa, nie? Szacunek może być tutaj totalnie oddzielną, że tak powiem, sprawą. Bo wiesz, no nie, no słuchajcie, no nie pogram dzisiaj w tego ETS-a. No ja pierdzielę, no ja pierdziu. Co jest, what the fuck? Słuchajcie, zrobimy to jeszcze inaczej. Wejdę sobie na goły, wesoły profil. Naprawdę dzisiaj są kombinacje i wariacje. Ja dzisiaj się mega wstrzeliłem w ten tytuł, no. To może ten tytuł nawet obowiązuje, ale słuchajcie, no teraz no promoc powinien mi być kompatybilny z zestawem tego, co mam. No ale nie jest. Coś mi tutaj nie prądzi. Później się nad tym będę zastanawiał, bo oczywiście mógłbym teraz popatrzeć w Logfil i mógłbym tam teraz zobaczyć, co mi się gryzie, ale no nie będę tego teraz robił, nie?
zajmę się tą sprawą i tą sytuacją, nie wiem, może dzisiaj późnym wieczorem, bo zaraz po live nie będę miał na to czasu. Przeskoczę sobie na ten mój profil multiplayer i tam sobie pośmigam. Etap wujku. Po 18 latach doszliśmy z żoną do wniosku, że się rozwodzimy i wcale nie żałuję, a zastanawiam się tylko, czemu tak długo czekałem. Jestem nawet pewny, że życie ułożę sobie na nowo o wiele lepsze z kimś innym. No takie scenariusze też życie pisze, nie? No naprawdę są różne sytuacje. Ja też znam jedne takie małżeństwo, gdzie, kurde, słuchajcie, no jak na nich się popatrzało, to to był wzór do naśladowania. Wszyscy patrząc na nich i mówiąc o nich, mówili, jacy oni są zajebiści. Zobaczcie, jak oni są zintegrowani. Zawsze patrzą w jedną stronę. Zawsze myślą o tym samym. Podejmują jednogłośne decyzje. No, niesamowici są. Ciul, dowiadujesz się, że oni rozeszli się po 16 latach małżeństwa. No i co? No i co? A przecież, no byli tacy zajebiści, nie? No, wzór do naśladowania dla tylu par. Niesamowicie szczęśliwi. Wycieczki zagraniczne, wspólne zakupy. No ludzie, no cuda nie widzę na kiju, nie? Po 16 latach ten w swoją stronę, ta w swoją stronę. Dziękuję, do widzenia. Co się stanęło? Przez tyle lat nie było widać po was, że coś się między wami psuje. Nie było nawet, jakbyśmy się spotykali na grillu, nawet jak gorzała się lała przy grillu, to nawet przy wódce nie rozplątał wam się język do takiego stopnia, bo zazwyczaj, jak to się mówi, że wódka rozwiązuje ten język. Nawet przy wódce po pijanemu, żeście się nie pokłócili i żeście sobie tam nie powytykali i żeście się nie pozabijali. A tutaj nagle po 16 latach małżeństwa, cudownego małżeństwa według wielu, no dziękuję, do widzenia, rozwód. No takie rzeczy, moi drodzy, po prostu się zdarzają. No i tyle, nie? Dobra, zrobimy to tak, że tak powiem, bociana dziobał szpak. A potem była zamiana i bocian dziobał szpaka. Chociaż ja wiem, że to teraz pomerdałem. No ale dzisiaj są takie komplikacje, kombinacje i wariacje kompasu. Gdzie ja jestem na miłość boską teraz? Jestem w Lublanie. Tu jestem w Lublanie. Dobrze, to ja z tej Lublany postaram się znaleźć jakiś ładunek, w sensie naczepę, bo ja tutaj mam... Nie, ja tutaj mam. Jeszcze z drogowych Mikołajów tutaj mam. O, proszę, dobra. A więc może być, bo tutaj mam jeszcze z drogowych Mikołajów zestaw. Czemu nie? Może być w sumie. I stąd sobie wezmę jakiś ładunek. Co sobie znajdę? Włączymy sobie jakąś szafę grającą, wrzuć monetę, niech tam coś smyrla, jakieś love story czy kurnia coś. Okej. Okay. Może być? Zresztą coś tam randomowo będzie się na przemian tutaj nam odtwarzać. Dobra, zobaczmy, co mamy z tej Lublany. Akurat tutaj mam teraz naczepę swoją własną. No to zobaczmy sobie rynek ładunków. Coś z tej Lublanej wychwycę. No jak mi tutaj teraz jeszcze wybije, to ja już... No to idę do domu po prostu, że tak powiem. Na Włochy? A ja bym chciał coś na... O, no właśnie, coś na Bałkany. Albo tutaj przynajmniej przez Bałkany. No to mamy. Mamy zawory antyskażeniowe. Przepraszam, że co? Takie coś w ogóle jest? Zawory antyskażeniowe? Widzicie? Chłop za krótko jeszcze na tym świecie żyje. Ustaw GPS. Jedziemy po te zawory antyskażeniowe. Wow. W drogę. No to w drogę. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w prawo. Czyli co, mam zawrócić na rondzie, rozumiem, tak? Czy co? Skręć w prawo. Czy od razu mam skręcić w prawo? Damy radę. Gdzie ja w ogóle jestem? Przeliczam trasę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No tak troszeczkę nie mogę się tutaj odnaleźć w tym terenie. No ale spokojnie, jakoś dam radę. Dobra, taki GPS mi daj i taki... No jak... Gdzie mam tutaj jechać na litość boską? Tam miałem skręcić.
Ludzie złoci! Jak ja tutaj dzisiaj psocę? 50 groszy. Ja uważam, że nie ma sensu sobie marnować czasu na kobiety. Lepiej zainwestować czas i nerwy w co się kocha. Na peomsi przynajmniej odwdzięczy się za czas, który mu się poświeci. Ja bym tak nie powiedział, MG. Ja bym tak nie powiedział. Wręcz jeszcze, że tak powiem, stanę na przekór twojego zdania. No ale to każdy ma swoją, że tak powiem, przepustkę na życie i swoją receptę na życie. Ja w to nie zamierzam ingerować. To jak tak chcecie żyć, proszę bardzo, wasza sprawa. Ja wiem jedno, nie? Mam rodzinę, założyłem rodzinę, mam wspaniałą żonę, mam wspaniałą córkę i nie żałuję ani jednej minuty w związku. Ani jednej. Chociaż oczywiście, że tak. Bywa, że się z żoną gdzieś tam coś poszturcham, w sensie, że się pokłócę, bo ona chce tak, a ja chcę tak, ale moi drodzy, to jest może raz na rok, nie? Zazwyczaj po prostu wygrywa mądrzejszy argument. No i tyle. O kurnia, ja mam tutaj dzisiaj przygody. Ja mam tutaj dzisiaj przygody. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć. No niestety, bardzo dużo, ja mówię niestety z mojej perspektywy. Oczywiście z waszej perspektywy to może być stety. Ale z mojej perspektywy ja uważam, że zbyt dużo jest takich właśnie opinii, że po co mi baba, nie? Coś na takiej zasadzie. Wyginiemy Marek jak dinozaury. Oziębło. 10 zł. Cześć wujek, ty i jak się tam trzymasz? Bo ja, Marek Oziębło, pracuję od niedawna w burdelu i powiem ci, super robota, daje dupy, ruchają mnie i jest super. Czasami ja rucham, czasami mnie. Nie chciałbyś też zacząć dawać dupy? Nie, Marek, ja mam do siebie szacunek. Ale urzekła nas twoja historia. Może postaramy ci się w jakiś sposób pomóc. Nie wiem, może wyciągniemy cię z tego bagna, czy jakoś tak. No cóż. Dobra, moi drodzy, bierzemy rynek ładunków, bierzemy te całe zawory antyskażeniowe, przyjmij zlecenie i wiobaśka z tym. Dobra, teraz pytanie, gdzie to jest? Tutaj to jest. Bardzo ładna baza, podoba mi się. Łatwa do manewrowania. Nie trzeba szukać ładunków gdzieś po całej bazie. Który raz ja się dzisiaj ładuję? Chyba enty. Ja się dzisiaj ładowałem chyba już trzeci raz. Dzisiaj się ładuję. A jeszcze ani jednego ładunku nie dowiosłem. Takie scenariusze również pisze życie, moi drodzy. To są takie wariacje kompasu. Wszystko się zgadza z tytułem. Przynajmniej mi nie powiecie, że tytuł jest clickbaitem. Także jest dzisiaj tak jak jest. Okej. Okay. Spokojnie, easy koniu. Spokojnie. Dominik Raczyński, 10 zł. Witam wujku, miłej niedzieli, ja dziś na noc na 18 do pracy, także jeszcze chwilka wolnego. Randki po 30 sce, spotyka się chłopak z dziewczyną. Dziewczyna mówi, ładne perfumy, jak się nazywają? Voltaren. A, czytałem już to. Ktoś na grupie mi mem wysłał z tym, co ty napisałeś. Tych memów naprawdę biega bardzo dużo. Ale teraz ostatnio YouTube mi proponuje shorty z Radia Z, gdzie tam pani Kołodko z różnymi gościami właśnie opowiadają sobie kawały, nie? O, niektóre naprawdę są przezabawne. Niektóre są irytujące, niektóre są obrażające pewne grupy społeczne, ale na zasadzie takiego czarnego humoru, ale no niektóre są, że tak powiem, naprawdę śmieszne, nie? Że idzie boki zwijać. Dobra, gasimy ciężką krówkę, enter, niech mnie ładują tymi zaworami i jedziemy. Oby mi zawory nie puściły tutaj dzisiaj z tymi zaworami. Ha, na litość bosko, gra mi dzisiaj nie służy. Aczkolwiek naprawdę dziwię się, bo tamten promoc powinien działać dobrze, ale chyba, że przez Silesię, którą mam, bo ja tam jeszcze Silesię zostawiłem, ale w sumie no nie powinno. Powinno, nie powinno, trzeba to sprawdzić. Dobra, moi drodzy. Po raz kolejny klarowność logistyczna. Mam nadzieję, że tym razem już po raz ostatni. Słuchajcie, w sensie w tym odcinku, że nie wybije mnie znowu, nie?
No bo to już będzie naprawdę nieśmieszne. Słuchajcie, przez Nowo Mesto polecimy, przez Zagrzeb polecimy, polecimy przez co jeszcze? Numery dróg nie chce mi się czytać. Pod Belgradem sobie przelecimy. Polecimy sobie na Kozłoduj, potem na Plewen, potem na Rusę. No i w Rusę kończymy bieg. W sensie mam nadzieję, że tak się stanie. Także troszeczkę słońca, troszeczkę deszczu. Dominik Raczyński, 10 zł. Wujku, słyszałeś, marka Seat ma być likwidowana. Będzie teraz Cupra w Hiszpanii, tylko niestety, co sądzisz o tej marce? Ja mam Leona jedną generację z tą płaską dupką i mi się on bardzo podoba, nie wspomnę o wersjach FR Cupra. Dominik, co ja myślę? Znaczy, moja opinia i... Znaczy, to co teraz powiem, może wkurzyć wielu z was. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale sami mnie prosicie i mnie prowokujecie do odpowiedzi na to pytanie. W sensie, ja nie jestem sympatykiem grupy Waga. I wszystkie marki, które są pod Wagiem, no widać to, że Volkswagen jest w górę, a pozostałe marki Waga idą w dół. Obniża się jakość ich podzespołów, zwiększa się awaryjność i tak dalej tych samochodów. I widać, jak niektóre marki, które dostały się pod grupę Waga, poszybowały wręcz. Nie, że one jakoś tak powolutku, po cichutku, nie. One wręcz poszybowały jakością w dół. To widać. To jest typowe zagranie, moim zdaniem, grupy Waga. I może według was się mylę. Okej, okay, mogę się mylić, ale mam swoje spostrzeżenia i przemyślenia motoryzacyjne i ja już zauważyłem niejednokrotnie, że to, co się dostało pod grupę Waga, no niestety marnie kończy. I to w sumie nie jest tylko moja opinia. Jak rozmawiam z moimi kumplami na ten temat, to oni się ze mną zgadzają. Zresztą też podają inne przykłady tego. Ja na przykład powiem wam, że zanim Seat dostał się pod grupę Waga, no to przecież on całkiem dobrze prosperował, nie? Teraz nagle Seat ma produkować hulajnogi, pojazdy elektryczne, a wszystko przechodzi pod Cuprę. Cupra w sumie to też taka, można powiedzieć, córka Seata. Oni chcieli odłączyć się od Seata, bo mieli zupełnie inną myśl oraz troszeczkę, że tak powiem, nie podobało im się to, co mają narzucone z góry, wiadomo, przez pana głównego urzędnika, ale no niestety, czy tego chcemy, czy nie, Cupra też siedzi pod Wagiem, nie? Aczkolwiek Cupry to są na razie i póki co dobre samochody. Są to samochody dla młodych ludzi, dosyć takie usportowione, z mocnymi silnikami, które ładnie wyglądają, naprawdę mają kozacki design. Są to samochody naprawdę śliczne i samochody, które, no, którymi można poszaleć, nie? Nawet można sobie kupić jakiegoś tego, można sobie nawet kupić jakiegoś SUV-a od Cupry i tym samochodem poszalejesz. Ale też pytanie, jak to długo potrwa, nie? Jak to długo potrwa, bo z tego co wiem, też są, że tak powiem, spięcia i zgrzyty pomiędzy Cuprą a Volkswagenem, nie? Też są już tam kłótnie. Także zobaczymy, do czego, do jakiego stopnia to markę Cupra doprowadzi, bo marka Cupra jest w sumie młodą marką. Ona nie istnieje dłużej niż 5 lat. 5-6 lat chyba, jakoś tak. Cały czas ją dopiero właściwie ludzie poznają. Moim zdaniem robią naprawdę świetne samochody, ale już są zgrzyty w drodze i w takiej relacji pozostała grupa Waga kontra Cupra, nie? Już tam się zaczynają jakieś, że tak powiem, kłótnie. Na czym to się skończy, zobaczymy. Na razie i póki co, no, sam Seat został, że tak powiem, udupiony w imię tego, że się nie sprzedawał. No ciekawe, zanim dostał się pod grupę Waga, jakoś się sprzedawał. Ileż to jeździło tych Leonów i tak dalej, i tak dalej. Cordoba była bardzo udanym modelem. To jeździło i to się sprzedawało. Teraz nagle się nie sprzedaje. Ciekawe czemu, nie? Także no, kurde, ja nie darzę sympatią grupy Waga.
Oni działają, oni mają bardzo dziwną politykę, ale to jest oczywiście moja opinia i moje obserwacje. I tak powiedziałem, możecie się ze mną zgadzać, bądź też nie. No ale ja mam swój rozumek i, że tak powiem, widzę pewne rzeczy. I nie podoba mi się to wszystko. Wystarczy też popatrzeć, bo niestety, czy tego chcemy, czy nie, pod grupą waga, jeżeli chodzi o ciężarówki, też jest Scania. Wystarczy popatrzeć na jakość Scani na chwilę obecną. No właśnie. Resztę znawcy tematu sobie już prawdopodobnie dopowiedzieli. Także, no, co tutaj więcej komentować? No, też niestety Scania MAN oberwali na jakości wykonania. I to srogo. I co dziwne, oberwali na jakości wykonania, również dostając się pod grupę waga. Moi drodzy, to nie jest przypadek. To można mówić, co się chce. Można mówić różne rzeczy, ale ja nie wierzę w takie przypadki. Także no, dlatego ja nie przepadam za grupą waga, nie? Znaczy, jestem po prostu, że tak powiem, negatywnie, mam negatywne do tego podejście. No ale to, tak jak powiedziałem, każdy z was może ma inne obserwacje, może myśli jakoś inaczej. Okej, szanuję to, ale moja postawa jest taka, a nie inna. No po prostu coś się dzieje złego w tej grupie. Coś bardzo niepozytywnego. I zobaczymy, jak to wszystko się zakończy po prostu. No oby nie tak, jak z większością ilością tych marek, żeby to się nie zakończyło tak, jak zakończyło się z Seatem. No to niestety, no mi się to niestety nie podoba, nie? No i tyle. Oczywiście możecie mieć na ten temat różne podejście i opinie, ale ja tam nigdy za grupą waga nie byłem. Nigdy nie pałałem do nich jakąś sympatią i miłością. Może też dlatego jeżdżę samochodami azjatyckich marek, aniżeli niemieckich. No po prostu szlag mnie trafia, jak patrzę na ich politykę, nie? Cupra należy do producenta Seat. No i tak i nie. Raper nie było typowego tego tematu, tylko wiem, że wczoraj gadał z panią Roxaną i chyba coś iskrzy, albo mi się wydaje. No ja w końcu mam trochę czasu na live'y, a ostatnie 5 lat to było ciężko. A o co pytał raper? Temat małżeństw już ciągnie się od wczoraj. Niestety nie jestem u Womena bieżąco z transmisjami, bo i praca, i inne rzeczy. Aha, o tym rozmawialiście. Moi drodzy, no tutaj od czasu do czasu, ja, tak jak powiedziałem, no spotykam się z takimi opiniami was, młodych ludzi, oczywiście nie wszystkich was, ale niejednokrotnie tutaj starłem się już z takim zdaniem, po co mi baba, nie? No, ja zawsze jeszcze, wiecie, no, tak mówię, bo jak słucham tych wiadomości, różne statystyki w wiadomościach pokazują, że wiecie, no, że spada dzietność, że coraz to więcej rozwodów i tak dalej, coraz to mniej nas. No, ja mówię wam, nie? Wyginiemy jak dinozaury po prostu. Oczywiście to jest problem globalny. To nie jest tylko tak, że w Polsce spada dzietność i tak dalej, ale to jest problem globalny. Wystarczy popatrzeć też na Chiny, nie? Tylko, że Chiny to też jest zupełnie inna bajka, bo oni tam bardzo długo mieli obostrzenia, że małżeństwa mogą mieć tylko jedno dziecko, a teraz obudzili się z ręką w nocniku, nie? No właśnie. No i naród się zestarzał. No niestety, nasz naród też się starzeje. No i wiecie, słuchając tych wszystkich informacji i słuchając co niektórych z was, że po co mi baba i tak dalej, nie? No to ja mówię, wyginiemy jak dinozaury. Koniec, nie ma dla nas przyszłości. Tak łączę sobie te kropki i ubieram to w pewien sarkazm i ironię. Wiecie, o co chodzi. Pod tym kątem, nie? Szef WB z ETS. 10 zł. Witaj, mój szanowny WB. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Idą święta, czas radości, dlatego zaplanowałem ci w grafiku trasę od świąt do nowego roku. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, byś nie czuł się smutny. Pojadę z tobą osobiście, tylko my i kilometry napięty biceps.
właśnie wyobraziłem sobie ciebie razem ze mną w jednej szoferce. I powiedz mi, jakby to było przejechać cały ten odcinek trasy od świąt aż do Sylwestra z gębą za szybą. To by ci taki naciągnięty uśmiech by ci został od oporu powietrza. Chujowo by to wyglądało. Głupi pomysł, odradzam. Nekomini Nia, użytkownik, podarował innym pakiety wspierania kanału WB Sztuk 1. Thank you very much. I kto to dostał? Moi drodzy, przede wszystkim ja tutaj przejdę sobie do superchatu. Bo tak, jeżeli chodzi o superchat. Michał Sadowski, nowy wspierający, nowy patron kanału na stopie autostopowicza. Czy też na poziomie autostopowicza. Thank you very much. Aczkolwiek ja widzę, że tutaj jest, że tak powiem, przedłużenie wspierania. Jojo Trollo, mnie na Bałkany prowadzi, to już czytałem pana. Rapera czytałem i teraz na komini. I teraz czuję się spełniony. Dobra, jedziemy dalej. No co? No chłop mi się pcha do ciężarówki. No gdzie? Gdzie na salony? Gdzie chłop na salony? No. Kryptoreklama niemieckiej firmy o mundurów SS. Co? Peter Biskuit. Nie rozumiem. Kryptoreklama niemieckiej firmy? O mundurów SS? Nie jestem w stanie podążać za twoją myślą. Trzymaj się lewej strony. A to było do tego, co ja mówiłem o wagu? Czy co? No tak jak powiedziałem, ja czasami bywam dla was kontrowersyjny w moich wypowiedziach, ale to są moje przemyślenia i to jest moja niechęć dla całej grupy Waga. Oczywiście, jeżeli wy kochacie tą grupę, jeżeli ją szanujecie, kochacie samochody grupy Waga, to ja to szanuję, nie? Ale no niestety ja nie pałam miłością i sympatią. No po prostu moim zdaniem źle się dzieje tam z polityką tych firm, które, tych marek, które tam wpadły pod tą grupę. Dominik Raczyński, 10 zł. Kolega mówi do kolegi, byłem z teściową w zoo, no i jak, nie przyjęli jej, jak nazywa się bąk króla, gaz szlachetny, wchodzi Eskmios do baru i mówi poproszę łasiki, na co bramen mówi z lodem, a Eskmios nawet mnie nie wkurwiaj. Biedne teściowe. Te kawały o teściowach niestety to jest przyklejona łatka. To jest bardzo dużo teściowych, wspaniałych kobiet. Ale mi się odkasłało. O Boziu, kochany. Słuchajcie. O, masakra. Ale cieszę się, bo przynajmniej zatoki mi zleciały. Moi drodzy, ja osobiście oraz... Wszystko się wyświetla? Wszystko się wyświetla, dobra. Ja oraz kilku osób, które znam, no bardzo sobie chwalą teściowe, nie? No. I to nie dlatego, że moja teściowa patrzy na moje live'y, bo nie patrzy, ją to nie interesuje. Także nic z tego, koleżanko i kolego. Ja byście chcieli tutaj podpiąć pod to taką, że tak powiem, narrację. Nie, nic z tych rzeczy. Moja teściowa nie ogląda moich live'ów. Po prostu mam wiele powodów, żeby sobie ją cenić i chwalić. No i tyle. WB, wejdź na forum SES i poszukaj fixa. No ale to, wiesz, no... Ja już miałem jednego fixa, nie? Wojtas napisał, YouTube skracał jego nazwę, to WB skrócił całkowicie. Tak, tak, to jest jeden z powodów zmiany nazwy kanału. Aczkolwiek, moi drodzy, to wiecie, bo zmiana nazwy kanału to tak naprawdę nie jest zmiana nazwy kanału. Bo kanał nadal nazywa się Wujek Bochon. Tylko, że w skrócie. Nie zmieniłem nazwy kanału na Ciocia Klocia.
z wujka Bohuna. Tylko to jest nadal ja, WB. Tylko że w skrócie. I to tyle. YouTube bardzo skracał cały czas moją nazwę kanału. Było W i wielokropek. Zresztą nie tylko mi to robił. Chociaż teraz na niektórych stronach wyświetla pełne nazwy. Znowuż. Bo YouTube cały czas coś kombinuje. Oni cały czas coś po prostu przerabiają i cały czas coś kombinują, nie? To po co twórcy robią nazwy kanałów, żeby YouTube to skracał, nie? Więc ja sobie myślę, o wy, tutaj będziecie mnie skracać, to ja sam się skrócę w bardziej logiczny sposób, że nie będzie W i wielokropek, tylko będzie WB. I teraz mnie już nie skracają, bo WB już nie da się bardziej skrócić. To jest po pierwsze. Po drugie, moi drodzy, wujek Bohun, oczywiście, że tak, mój nick jest nadal aktualny, aczkolwiek też postanowiłem, że skoro robię content nie dla dzieci, a wujek może się kojarzyć z czymś takim, wiecie, takim family friendly, a ja tutaj nie do końca jestem family friendly, więc też tak w opozycji do tego, prawda, no gdzieś to też wpłynęło, że tak powiem, na moją decyzję, żeby nie wabić swoją nazwą, czyli wujek. A wujek może wielu z was no kojarzyć się właśnie z family friendly, no to zredukowałem tego wujka z nazwy kanału na WB. Także to jest taki drugi powód, który też mi gdzieś tam po prostu siedział w głowie. Także powody do zmiany nazwy kanału z wujek Bohun na WB, właściwie to nie jest żadna zmiana kanału. Żadna zmieniona nazwa. To jest tylko jej skrócenie. To są tylko inicjały w sumie. Nie zmieniłem. Zmiana kanału to by była wtedy, gdybym z wujka Bohuna zmienił się w ciocie Klocie. No ale nie jestem ciocia Klocia. Nadal jestem wujek Bohun. Także no, proszę tak na ten sposób, na tą zmianę w taki sposób proszę patrzeć i tak proszę tą zmianę interpretować, ok? Bardzo bym prosił. Dobra, co tam jeszcze piszecie ciekawego? Jakub Paluch, wspierający od 37 miesięcy jako autostopowicz. Siema, siema czaty, pozdrawiam was. No niestety, ja tutaj znowu chrypacieję. No, gardło zdarłem na dwóch live'ach wczoraj. Da się skrócić do jednej litery jeszcze. No oczywiście, można zostawić same W albo samo B, nie? Może być też Bohun. Kropka, nie? No ale po chuj. No, zostawiłem po prostu samo WB. Ktoś mi napisał, chyba Grzesiu Topik mi pisał, czy Warner Bros. Się nie doczepi. Nie doczepi się, ponieważ to sprawdzałem. Warner Bros. Ma nazwę kanału w pełnej nazwie, w sensie oni tam mają Warner Bros. Corporation, logotyp TM i coś tam jeszcze i mają kanał zweryfikowany i po skróceniu mojej nazwy z wujek Bohun na WB poddałem Dominik certyfikację Raczyński, mój kanał. YouTube złotych. Jeszcze raz mój kanał Jasiu certyfikował i teraz mam ptaszka pani, przy WB. Ja się w pani zakochałem. Jasiu, nie lubię dzieci. W sensie WB znowu mam ptaszka. Uważać, dlaczego zające po cichu uprawiają seks? Bo mają puchate jajka. Puchate jajka. O, co za chłop. Chyba... One nie są puchate, one są chyba raczej z sierścią, nie? Jezus, nigdy nie patrzałem zającowi na jaja, no, na litość boską. Nie wiem, czy są puchate. Masakra. Aczkolwiek mam takiego kumpla, co na nazwisko ma zając. Trzeba będzie mu tam spojrzeć na te jaja, czy faktycznie ma puchate. Ciekawe, co on na to. Co za chłop. No i widzicie, dlatego... Ze względu na tematy, które tutaj poruszamy, no nie mogę kojarzyć się z family friendly, czyli no ja tak postanowiłem, że usunę wujek z, że tak powiem, pełnej nazwy kanału, bo wujek może kojarzyć się z family friendly, no, a my tutaj różne tematy poruszamy, niekoniecznie dla dzieci, dlatego skróciłem na WB, dałem ostrzeżenie, że treści mojego kanału nie nadają się dla dzieci i wlepiłem 16. Dlaczego 16, a nie 18? Dlatego, że oznaczenie 18 w telewizji działa tak, że treści kontrowersyjnych, pewnych treści nie możesz włączyć wcześniej niż o godzinie, czy tam po godzinie 22.
Na przykład pewna stacja włączyła film Psy 2 o godzinie 18 z znaczkiem 18+ i dostała potężną karę do zapłacenia. I lepiej, bezpieczniejsza jest ta 16 niż 18. Na przykład 18 mam w serii czwartkowe obiady, tylko Zagrania wujka Bohuna, ale tam nie jest tego typu oznaczenie, czyli te telewizyjne, jak się to ministerstwo tam nazywa? Ministerstwo Radiofonii i Telewizji, oni tam się jakoś nazywają profesjonalnie, nie znam pełnej nazwy. To jest oznaczenie od nich, nie? To, co tutaj widzicie w górnym rogu, te 16. Natomiast w Zagraniach wujka Bohuna mam oznaczenie PEGI 18. To jest inne oznaczenie, innej rangi. Oznaczenie PEGI 18 nie jest tym oznaczeniem formatu telewizyjnego, nie? To jest zupełnie coś innego. Także u mnie to nie koliduje, ale ludzie, youtuberzy, streamerzy, którzy wklejają sobie te 18 z tego logotypu, powinni uważać, bo ktoś się może do nich doczepić, bo materiały, treści tego kontentu dopiero po 22 w sumie powinny być nadawane, nie? Według formatu telewizyjnego. Jak zrobić widok kamery koło nawigacji? Ten tutaj, czym ja się będę bawił teraz? Nie będę się bawił, bo tutaj nie mam skrótu akurat. To jest skrót klawiszowy, który sobie musisz tam uruchomić. Jejku, gdzie mam ten skrót? Tutaj mam ten skrót. Znaczy, w sensie masz tą funkcję w ustawieniach gry. Może pokażę, bo ty nie jesteś pierwszy, który się o to pyta. Chodzi o to, że ta funkcja jest dostępna od studia SCSoter, ale musisz sobie prostu to uaktywować, przypisując skrót klawiszowy. Przychodzi chłopak do domu i patrzy, a jego dziewczyna się pakuje. Chłopak pyta, co robisz, kochanie? A dziewczyna mówi, odchodzę od ciebie. Dlaczego? Bo jesteś pedofilem. Mocne słowa jak na 9-latkę. Mało śmieszne. Właściwie w ogóle nie śmieszne. Ja bym tutaj też prosił, żebyście tak, jak sypiecie tutaj takimi kawałami, żeby tak troszeczkę je dobierać, wiecie, tak? No to nie jest na takiej zasadzie, że wysyłacie sobie donaty i możecie tam sobie pisać, co wam ślina na język przyniesie, nie? Tak, tak dobierajcie to raczej tak, żeby to naprawdę było tak jakieś, wiecie, fajne, nie? Kurde, gdzie to było? Typ powiększenia nawigacji to nie jest to. I tutaj chyba, czekajcie, bo tu jest tak, tryb wyświetlania informacji i rozrywki i tryb wyświetlania tablicy rozdzielczej. Chociaż to nie jest to, bo tryb wyświetlania tablicy rozdzielczej to jest to, co macie przed sobą i zmieniacie tam te funkcje. Kurde, to jest, nie wiem, czy to nie jest to. Ja już teraz nie pamiętam, ale coś tutaj z tego. Coś tutaj z tego. Mi się wydaje, że to jest to, ale pewny nie jestem, czy to jest to. Ale czekajcie, bo tutaj coś jeszcze jest. Regulacja ustawień kabiny to nie jest to, kontrola myszy to też nie jest to. A czemu ja mam kontrolę myszy w doradcy drogo? Aha, dobra. Nawigacyjna. Kurczę, no gdzieś tutaj to jest, no. Tylko, że teraz ja sam nie potrafię na szybko tego zidentyfikować. Czy to jest tutaj? Tryb wyświetlania informacji, czy tutaj poniżej? Ale to jest do HUD-a, no. Tutaj są kontrolery HUD. To jest chyba gdzieś tutaj. Mi się wydaje, że tutaj należy szukać. Chyba tutaj to jest, co nie? Siema wujciu, ładny manik w tle. A dziękuję. To był tryb wyświetlania informacji i rozrywki. Czyli to musicie sobie przypisać. Bo to domyślnie, słuchajcie, nie jest to przypisane. I to już nie jest pierwsze pytanie, że ludzie się mnie pytają o to, jak ja tą kamerkę tam mam na tym komputerku w manie.
Po prostu domyślnie tutaj są dwie kreseczki. I żeby to aktywować, musisz sobie przypisać skrót klawiszowy do tego. Aczkolwiek ja sobie teraz zmienię, bo nie chcę mieć tego. Chcę mieć ten. Na jednym profilu mam inny guzik, a na drugim profilu mam inny guzik. Tak, to jest to. To jest to. Teraz jestem absolutnie pewny, że to jest to. No. O, jeszcze wam to wyłączę, tego doradcę drogowego, żebyście mogli popatrzeć tutaj na ten dodatkowy wyświetlacz, nie? Tam jest kamerka po prostu. Tam kamerka się wyświetla. No. Aczkolwiek mogliby to jeszcze zrobić tak, że albo GPS jest na całym ekranie po jednym kliknięciu, a oni zrobili tak, że GPS jest na małym ekranie, a tam świeci tylko logo Mana. A mogli zrobić tak, że nawigacja jest na pełnym ekranie, a potem jest lusterko z nawigacją, albo na przykład same lusterko, nie? Po takim wielokliku. No ale no, zrobili tak jak zrobili, też nie jest źle. No ale ja bym, gdybym ja to projektował, to zrobiłbym tak. Jedno kliknięcie, nawigacja na pełnym ekranie. Drugie kliknięcie, masz ekran współdzielony. I trzecie kliknięcie, masz na przykład kamerę na cały ekran tego tabletu, nie? No. Ja mam tak w mojej Toyorze. Tak mogę zrobić, no ale tutaj to działa nieco inaczej. Ale i tak jestem zadowolony, że jest to tak, w takiej formie jak jest. Nie jest to jakoś źle zrobione, ale ja bym to zrobił inaczej. Peter Biskuit, w takim razie smacznego. Co w ogóle szukasz? Już znalazłem, Dawidzie. Dziękuję za pomoc. Raper nie bardzo, bo mi się kojarzy z idiot. Po rusku znaczy idziem, ale no wiesz. Oho, okej. Okay. Tutaj elektryka musiał zdyscyplinować Wojtas. Bawcie się dobrze, ja uciekam do Need for Speed. O, też bym pośmigał, ale jeżeli chodzi o Need for Speedy, to ja tak bardziej bym pośmigał, wiecie, w których Need for Speedach? W tych sprzed lat, no, aniżeli w tych nowych. Takiego Shifta albo Unleashta. Oj, korci mnie tak, że przyjdzie kiedyś taki słoneczny dzień, że ja naprawdę odpalę tego Need for Speeda, tego Shifta albo Unleashta. Przyjdzie taki dzień. Też mnie bardzo, bardzo mnie korci Stronghold. Też w to zagrywałem się lata temu i też no, przychodzi mi coraz to większa ochota na to, żeby sobie po prostu w tego Strongholda pograć, nie? No też mnie korci. Oj, kusi mnie, oj, kusi. Naprawdę. Dragon City. 9 zł 50 groszy. Teściowa rozmawia z zięciem. Skoro tak mnie nienawidzisz, to dlaczego masz moje zdjęcie na kominku? Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia. Biedne te teściowe. No czasami te kawały są niesprawiedliwe, nie? Dla teściowych, dla blondynek. Ach. No cóż. No cóż. Ale to było akurat zabawne. No. Kiedyś bardzo dawno temu, żeby na przykład dzieciaki do czegoś się nie zbliżały, albo żeby na przykład czegoś nie otwierały, albo jeszcze jakieś inne fanaberie, to za starych czasów pamiętam, nasze babcie, dziadkowie stosowali takie coś, że dawały w te miejsca pokrzywę. I dzieciak bał się, że się poparzy tą pokrzywą i nie dotykał tego, czego nie miał dotykać, albo po prostu jakieś jeszcze tam inne rzeczy, nie? A tam leży pokrzywa, dzieciak wie, że ona parzy, nie podchodzi. Takie metody stosowały nasze babcie i dziadkowie. Kiedyś. Oczywiście nie mówię bezpośrednio o twojej babci i twoim dziadku, tylko tak ogólnie w tym momencie. Nekomini. 9 zł 50 groszy. Czy jeśli w Teksasie wszystko jest większe, to zrobili w ATS, że księżyc tam też jest większy? Mam nadzieję, że tak. Ciekawi mnie też, ile osób będzie mylić DLC Kansas i Arkansas.
No Kansas leży w sumie koło Arkansas, tylko że Arkansas, o Jezus, zanim wyjdzie Arkansas, to jeszcze troszeczkę wody w toalecie upłynie, nie? Bo jak oni pójdą do góry, a potem zrobią wywiasa u góry i pójdą w dół, no to Arkansas pojawi się dopiero za 2 lata, według, a może nawet i za 3 lata dopiero Arkansas by się pojawił, nie? W zależności od tempa, jakie sobie obiorą, nie? No bo tu masz Kansas, a obok masz Arkansas, tak jakby równolegle troszeczkę, nie? Oczywiście, czy ja wiem, czy to w sumie, w sumie każdy stan można ze sobą na mapie pomylić, bo na przykład będziesz sobie jechał ciężarówką i będziesz na przykład, no nie wiem, w Oklahomie, a będziesz miał takie wrażenie, że jesteś Ohio, nie? No i już sobie pomylisz, nie? Oklahoma na przykład z Ohio. Ale zanim będzie Arkansas, to nie nastąpi tak szybko, moim zdaniem. Jak polecą tam do góry, zrobią wywiasa Rogala w dół. Chyba że polecą do góry i potem druga kolumna od dołu pojadą do góry, nie? Oto na Arkansas jeszcze troszeczkę sobie jeszcze poczekamy. Wybrałeś najmniej akurat NS-ową grę, ale Jelonek Śląski, to mi się właśnie podoba w tym, to mi się właśnie podoba w Need for Speedzie, że powstał Shift i Unleashed, ponieważ dla mnie Need for Speed to jest, wiesz, jakby ci to powiedzieć, ja nigdy nie byłem fanem takiej motoryzacji nielegalnych wyścigów, takiej tuningowej, ja nigdy nie przepadałem za taką motoryzacją. O tym już mówiłem wam, gdy ktoś się mnie zapytał o samochody Buddy, prawda? To ja już na ten temat wiele powiedziałem. Natomiast jeżeli chodzi o wyścigi, to ja właśnie lubię takie wyścigi bardziej poważne. O, to nie jest to, że ja w ogóle nie lubię nielegalnych wyścigów, gdzieś tam po miastach i tak dalej, i tak dalej. Nie, to też nie jest tak. Tylko że ja w tych grach już, jak byłem nawet o wiele młodszy, szukałem jakiegoś sensu, żeby to nie była tylko jakaś głupia arkadówka, w której to rozbijasz się samochodem o budynek mieszkalny, robisz 4 dachowania i jedziesz dalej. Bo to jest głupie, to jest bez sensu. To już wtedy mnie nie bawiło. Myślałem, że tak sobie zrobiłem lustrację i myślałem, że po prostu ja się już chyba zestarzałem, ale nie, bo jak sobie tak przypomniałem, to w zeszłych czasach no miałem bardzo podobne poglądy, nie? Że nie bawi mnie jednak to, że jedziesz jakimś egzotycznym samochodem z prześwitem kartki papieru, wpadasz na jakieś wysokie trawy, krzewy, rozwalasz pierdylion murków z kamienia i jedziesz dalej. To jest, dla mnie to jest strata czasu. Dla mnie to nie jest gra. No sorry, ale jeżeli rozbijasz samochód i nie masz tego żadnych konsekwencji, nawet statystycznych, no to dla mnie to jest bzdura, nie? No, mi po prostu szkoda na takie rzeczy czasu. W ETS-ie przynajmniej masz uszkodzenia statystyczne. Przecież też wolałbym uszkodzenia, oczywiście, takie, wiecie, wizualne. Ale tutaj przynajmniej te statystyczne są. A w tych Need for Speedach to tak, jak powiedziałem wcześniej. Po dachach, po murach, po wielokrotnych dachowaniach jedziesz dalej. Sorry, ale to nie są gry dla mnie. Wirtualny tracker. 9 zł 50 groszy. Tak jak na czacie pisali Mac i Patryk, Arkansas jest już zapowiedziane jako kolejny stan po Nebrasce, więc w przyszłym roku wleci. Ale dopiero po Nebrasce. No okej, szanujemy to. Czekajcie, bo ja sobie muszę teraz coś tutaj wyświetlić. Bo nie mam całej mapy USA w głowie. Stany Zjednoczone. Podział na stany.
Jejku, taki mały ten obraz mi się wyświetlił. Czyli tak, tu będzie Kansas, Nebraska i co oni po Nebrasce wskoczą na Arkansas? Ni to w pizdę, ni to w oko wam powiem. Bo jakby chcieli iść od dołu, to by zrobili Louisianę. Jakby chcieli iść od góry, to by zrobili Minnesotę. A oni robią Kansas, chcą zrobić Nebraskę, a potem skręcić w Arkansas? Nie ma w tym żadnej logiki. Nie wiem, to ja bym już pojechał do góry, zrobił Nebraskę, dwie Dakoty, zrobił Minnesotę, Iowę, Missouri i wtedy Arkansas. Albo zrobił Kansas, nie, Nebraskę, dwie Dakoty razem w jednym DLC i tutaj jechał od dołu, Louisiana i dopiero potem Arkansas. Ale to są Czesi. Ich czeski film. Dziwna jest ta wizja, ale no cóż, szanujemy to. Według mnie bardzo dziwnie. No ale to... No okej, okay. Niech im będzie. Ale jest to dziwny system budowania mapy. To ja bym już trzymał się takiej konsekwencji, nie? No ale no, no cóż. Minnesota to zrobi raper. Ty tam rapera lepiej nie prowokuj, bo zaraz oberwiesz ogórkami. Filip Korczyński, wspierający od 22 miesięcy jako autostopowicz. Witam wszystkich. Cześć Jakub. I cześć Filip. Jakub napisał: siema WB, siema czaty, pozdrawiam was. Cześć Jakubie, cześć Filipie. Słyszałeś, że od 21.11 będzie update do SimRail? Tak, słyszałem i o tym nawet mówiłem wczoraj na live'ie dwukrotnie, bo mówiłem o tym i na live'ie o 12 i na live'ie nocnym. Ja nie mogę się doczekać, jak zrobią właśnie Louisianę lub Mississippi. Dlatego ja jestem troszeczkę... Znaczy ja już kiedy słyszałem o tym, że oni chcą Arkansas zrobić szybciej, ale po chuj. Ja bym już leciał konsekwentnie tymi stanami do góry, nie? Ja jestem ciekawy, co oni zrobią z Dakotami. Czy oni zrobią jako jeden stan? W sensie, jako może nie jeden stan, bo to dwa stany nie można połączyć w jeden. Ale chodzi mi o to, że czy oni zrobią jedno DLC ogólnie z Dakotami, czy oni podzielą te Dakoty? Strasznie mnie to ciekawi, co oni z tymi Dakotami zrobią. Ja się obawiam, że oni wypuszczą dwie Dakoty osobno. Ale to... A, to... No to jest właśnie studio SC Software, no. Po co się przemęczać, jak na jednej Dakocie możesz zarobić dwa razy, nie? Wypuścić jedną Dakotę, a potem drugą Dakotę. No, kurczę. Nie wiem, ja mam wizję na to taką, że... żeby wypuścili dwie Dakoty w jednym DLC, nie? No, no ale wiadomo, studio SC Software ma swoje, że tak powiem, jak kot ścieżki. Tak, to można tak dobrze ich porównać do kotów. Koty mają swoje ścieżki. I właśnie studio SC Software też ma swoje ścieżki. To jest taki kot. To są takie kocury, które podążają własnymi ścieżkami. Ja totalnie nie rozumiem tej filozofii, dlaczego Arkansas. W sensie, w sumie nie przeszkadza mi to. Nie chcę jeść Arkansas po Nebrasce, ale... Co? Chcieli nas wybić tym stropu? Pod tytułem, aha, lecą w górę, a potem, nie wiem, albo od dołu znowu do góry, albo od góry znowu w dół? Może zrobimy im, no nie wiem, z mózgu kompot, żeby pewni tego, że wyjdzie następny stan taki, a my im szachmat, bo następny stan wyjdzie taki.
Nie wiem, jaka w tym jest filozofia, ale dla mnie to jest trochę dziwna filozofia. Ale okej, no, szanujemy to. W sumie mi to Lotto i Powiewo. Czy następna będzie po Nebrasce Arkansas, czy Dakoty, nie? Czy oni co tam jeszcze wymyślą? Ważne, że będzie gdzie i po czym jeździć, ale też Louisiana i Minnesota by mnie też interesowały, nie? Te stany na wschodzie coraz mniejsze. Ciekawe, czy zaczną je łączyć w jakieś pary. No właśnie, Sarniaczku, czy oni to zaczną robić? Kiedyś, bardzo dawno temu, jak zaczęły wychodzić te DLC mapowe, oficjalne stanowisko studia SCS Software było takie, że będą DLC z kilkoma stanami naraz. Więc ja myślę, że te stanowisko, żeby oni też nie byli gołosłowni, utrzymają, prawda? Oczywiście, stanowisko można zmienić. Można? Można. Tylko krowa nie zmienia zdania. Ja sam też zmieniałem kilka razy zdanie i swoje podejście do czegoś. No ale wcześniej to ogłaszałem. No właśnie. A na razie i póki co, wtedy zostało powiedziane i nie słyszałem nigdzie, ani nie czytałem nigdzie, żeby studio SCS Software nagle zmieniło do tego zdania, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też jestem, Sarniaczku, tego ciekawy. Aczkolwiek ja już bym połączył Dakoty. No ale to zobaczymy. Wątpię w to, żeby studio SCS Software połączyło Dakoty. Naprawdę wątpię w to. Naprawdę w to wątpię. To się aż prosi, żeby Dakoty wypuścić w jednym DLC, ale naprawdę wątpię w to. Jak mogą zarobić na Dakocie podwójną kasę, no to tak zrobią. A połączą te mniejsze stany, nie? W jedno. O, ogórki do kanapek, chociaż ogórki ze śledziem może... Kurczę, piórko, słuchajcie, no normalnie ja jestem przeziębiony. Co prawda tak leciutko, ale jednak, nie? Ogórki ze śledziem? Co? Jagla, coś ty wymyśliła. Kobieto, opanuj się. Ogórki ze śledziem. W sensie, powiedz mi, że jeszcze połączone jakimś sosem, śmietaną, sosem tatarskim. O Jezus, co wy jecie? Ja pierdzielę, teraz znowu jest faza na tego całego drwala, nie? W McDonaldach. O Jezusie słodki. Jelonek, akurat mógłbym nie wychodzić, bo lepszy internet. Aha. Na wschodzie to są stany na jedno miasto, więc no. No właśnie, Nekomini. Znaczy, tam jestem absolutnie pewny, że tam połączą te stany w jedno. Szanowny panie lub mamie, 9 zł 50 groszy. Co mówi piłkarz u fryzjera? Gol. Dobre. To było dobre. Takie żarty mi się podobają. Ale jak tam zaczynacie żartować o tych na P i tak dalej, to mi się to już, nie za bardzo mi się to już podoba. Olgierd, dziękuję za wsparcie. Witamy nowego autostopowicza. Thank you very much. Na zdrowie. A dziękuję. Powinniście napisać, bo chłopie, ty masz szczęście, że ci życi nie rozerwało. A już mi pękła żyć na pół. Od góry na dół. Nie wiem czemu. Tak wyszło. Także każde kolejne kichnięcie może spowodować eksplozję. No niestety. Ach. Daj Boziu, zdrówka wujek. Wiecie co, ja to niestety mam taki okres, znaczy, żebyście wiedzieli, o co chodzi w ogóle. Bo ja nie lubię o sobie dużo mówić i raczej unikam takich tematów, bo niejednokrotnie, jak na przykład dostanę jakąś chrypę, to ktoś mi pisze, wujek, no trzeba o siebie dbać. Nie rozumiecie, moi drodzy. Ja jestem po nowotworze łagodnym. Mój organizm jest osłabiony. Jestem po chorobach przewlekłych. Jestem po sarkoidozie. Mój organizm zupełnie inaczej pracuje. Mój organizm to zupełnie inna historia. Stachu, i niestety ja jestem strasznie podatny na wujek w live, właśnie takie rzeczy, katary, przeziębienia. Ciebie płatek śniegu, bo w Kielcach dopiero zaczął padać.
nie wiem, czy teraz sypie, ale wczoraj nie sypało. Chłopaki tam wysyłali mi zdjęcia z różnych krańców Polski, że u nich sypie, ale w Katowicach nie sypało. Kiedy? W piątek byłem w Jastrzębiu-Zdroju i też nie sypało. Ani przez całą drogę, jak jechałem, przez Rybnik, przez ten, też nie sypało. Przez Gliwice, też ani płatka śniegu. Ale było zimno jak psia mać. Było naprawdę chłodno. Tylko 2 stopnie były w Katowicach. Naprawdę było mega, mega, mega chłodno. Gdzie ja w ogóle jestem? Bo ładne tereny. Pod Belgradem jestem. No właśnie, to już teraz wiem, dlaczego tutaj są ładne tereny. Takie ciekawe. Cały czas tutaj na tej drodze coś się dzieje, co nie? Bardzo mi się to podoba. No to jest niby tylko gra komputerowa, nie? Też czytałem takie coś, ktoś mi taki komentarz napisał, że jak wy się tak podniecacie witogami w grze komputerowej, to co byście powiedzieli, jakbyście tam naprawdę tą ciężarówką pojechali? No na pewno też byśmy się zachwycali, nie? Ale to nie oznacza, że nie możemy się terenami zachwycać, grając w grze komputerowej. Wielokrotnie ja się zachwycałem terenami. Przypomnijcie sobie, jak chwaliłem na przykład Assassin's Creed Origins. No przecież tam, jak ja wbiegłem pierwszy raz do Aleksandrii, a już mi się podobały miasta, które zwiedziłem wcześniej, a jak wpadłem do Aleksandrii, to ja tam wyłem z zachwytu. Można się zachwycać grami komputerowymi, jak najbardziej, światem zbudowanym w grze komputerowej. Czemu nie? Ja nie widzę w tym problemu. Znaczy, w sensie, co niektórzy w tym widzą problem, że my się zachwycamy mapą w ETS-ie, nie? Że jakbyśmy zobaczyli ten świat na zewnątrz, tam jeszcze tak złośliwie to było napisane. Rusz się z domu, zobacz, jakie światy na zewnątrz jest piękne. No to nie o to chodzi. No to każdy z nas wie, jaki Szanowny świat na zewnątrz jest piękny. Panie lub mamie, 9 zł 50 groszy. Co robi piłkarz w centrum miasta? Stoi w korkach. Skręć w prawo. A to już akurat słyszałem. Ale też jest śmieszne. Jak najbardziej. O, ci Zusie złotki. Normalnie, moi drodzy, ja muszę się, że tak powiem, wyciszyć na chwilkę, bo muszę przypudrować nosek. Już jestem. Normalnie jakaś Katarzyna mnie dopadła, moi drodzy. No. Katarzyna mnie dopadła, ale taka lekka. O, to jest takie lekkie przeziębienie. No niestety, tak jest, że raz ciepło, raz zimno. Wychodzisz rano z domu, jest chłodno. Po południu w tych samych ubraniach, jak wyszedłeś do pracy czy do szkoły, wracasz wieczorem czy tam po południu w tych samych ubraniach, no pocisz się, nie? Tu cię przewieje, tam cię zawieje. Dziękuję, do widzenia. Adam.pl 9 zł 50 groszy. Ale wujku, u mnie sypło śniegiem, ale się zrobiło biało, masakra. No tak, no bo to jest za ciepło, żeby ten śnieg się utrzymał, Adam, nie? To spadnie i za chwilkę znika. Aczkolwiek tam chłopaki mi pokazywały, że tylko na samochodach ten śnieg się utrzymał, nie? Że wszędzie dookoła było, no już tego śniegu nie było, ale na samochodzie ci się śnieg utrzyma. No bo zimne blachy są, nie? Także no, zmarznięte, no to śnieg ci się utrzyma na samochodzie. Dobrze, moi drodzy, pozwólcie, że przejdę teraz na super czat, bo ja co jakiś czas wracam do tego super czatu, więc jeżeli kogoś nie zauważę od razu, nie martwcie się, ja was zauważę później. Olgierd, witam nowego patrona kanału, witam w drużynie wspierających, bardzo mi miło. Iwolocyk, dziękuję za super czat. Wiesz, czy był lub jest jakiś projekt mapy z modów mający miasto Zakopane? Ja tylko siedzę na promocie Poland Rebuilding i jeżeli tam nie ma Zakopanego, to nie wiem, czy są jakieś inne projekty mające Zakopane, bo ja najbardziej właśnie lubię te mapy, nie? To jest moje sakrum, że tak powiem, mapowe w tej grze. Może gdzieś coś jest, ale powiem ci szczerze, nie interesowałem się innymi projektami. Może coś na zasadzie, tak jak projekt Kalisz, tak jak na zasadzie
projektu tam zachodniopomorskie, czy tam jakieś inne, tam Pomorze, czy coś. Może coś takiego po prostu jest dla Zakopanego, ale to nie wyhaczyłem. Bartek Komorowski, ależ pan zaszalał, tak czy inaczej, thank you very much, aż ci tutaj serduszko wkleję, chłopie, no, 5 dyszek chłop wpłacił, proszę bardzo, aczkolwiek ja z tego dostanę i tak tylko 2/3. Cześć wujek, bardzo lubię oglądać twoje filmy z ETS2, pozdrawiam i miłego dnia, thank you very much, Bartek, bardzo mi miło z tego powodu, no i dziękuję za super czat. Kurczę, ja tak się nieraz zastanawiam, jak mi tak piszecie właśnie, że ktoś lubi oglądać moje filmy z ETS na przykład, prawda? Ja się zawsze zastanawiam, kurde, co ja tu takiego na tych filmach robię, że wam się to tak podoba? Przecież ja tylko prowadzę ciężarówkę i to jeszcze bardzo często lamię, bo nie skupiam się na grze, tylko skupiam się na tym, co mówię do was i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego, że mam GPS przed nosem, no to pojadę w jakąś niewidzialną ścianę, tak jak zresztą całkiem niedawno, parę minut temu. No, ale cóż, no... No, Adam, bardzo mi miło z tego powodu, 9 naprawdę. 9 złotych 50 groszy. Jak się śmieje las? Mech, mech, mech. Mech, mech, mech. Kiedyś na kanale Maćka Dąbrowskiego on bardzo często wstawiał taką przebitkę pomiędzy, czy też pod koniec swoich żartów z taką śmiejącą się rybą. Jak mnie ta przebitka wkurwiała, nie macie pojęcia. Ta ryba tak się tak dziwnie śmiała, nie? Nie, nienawidziłem tej przebitki. Dobrze, że Maciek już tej przebitki nie stosuje. Ale on na upartego bardzo długo tą przebitkę stosował. Ja pierdziu, no, nie cierpiałem tej przebitki. No. Niesamowicie ona mnie drażniła, ta ryba. Dobrze, że to było tylko kilka sekund, tylko że Maciek czasami w jednym materiale narąbał tych przebitek z tą rybą, no z 10, nie? Na jakiś jeden materiał. Ale to była... I właśnie chyba przez tą rybę, bo to tak działa też na zasadzie trochę psychologii, że jak chcesz, żeby ktoś zapamiętał twoje materiały, to wrzuć tam coś takiego, co cię drażni, albo coś kontrowersyjnego. Wtedy te materiały zostaną zapamiętane. Nie? Coś na takiej zasadzie. A mi się tutaj przy okazji tego mech, 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 ta ryba mi się teraz przypomniała. Nie wiedzieć czemu w sumie. No, ale tak się stanęło się. O, proszę bardzo, jaki piękny w trafiku tutaj jedzie dubel. Pięknie. Rzadki widok, naprawdę, taki zestawik w trafiku znaleźć. A jednak, i bywają takie. Czemu już w promocie nie ma wadowic? W promocie nie ma wadowic, może dlatego. Chociaż ja też ci nie... Słuchaj, bierz to na dystans, to ci teraz powiem, bo ja nie jestem pewny. Bo może ty te wadowice widziałeś na Poland Rebuilding, które zainstalowałeś na promoca. A jak masz samego promoca, a nie masz Poland Rebuilding, to nie masz wadowic. Bo wybaczcie, ale ja nie pamiętam wszystkich polskich miast, jakie są naniesione przez promoca, a jakie są naniesione przez Poland Rebuilding. Ja po prostu nie mam tu takiej rzeczy pamięci. Ale mogło tak być, że miałeś kompilację tych dwóch map i w momencie, kiedy no teraz już nie masz Poland Rebuilding, a masz tylko promoca, to nie masz tych wadowic, nie? Stawiam kartę na to, że raczej tak to jest. Jakiego starego Mercedesa tutaj chłop wiedzie na lawecie? OMS do Polski go wiedzie, tam się wyklepie. 9 złotych 50 groszy. Czy wrócisz kiedyś do mnie? Dasz mi jeszcze jedną szansę? Virtual Hack. To było teraz mega podchwytliwe. Słuchajcie, no prawda jest taka, że ja do tego OMSI już chciałem wrócić, ale go odpaliłem. I tam powychodziło mi kilka tabelek z domu po niemiecku, szajse, szajse, szajse. No i
No i mnie to wkurzyło i się znowu zniechęciłem, nie? Poza tym OMSI teraz nie chce mi znaleźć mojej kierownicy, nie wiem czemu. Zjedź w prawo. Nie wiem czemu, nie wiem co się stało, ale OMSI nie chce mi znaleźć kierownicy. Także dopóki nie rozwiążę tego problemu, no to niestety, no nie pogram, bo na padzie nie będę grał w OMSI 2. No daj spokój. Także cierpliwie musicie poczekać na OMSI 2. Aż ja się z pewnymi problemami tam uporam. Ciężki temat jest ten OMSI 2 dla mnie. Naprawdę ciężki temat. Poza tym, ja też zauważyłem, że moi koledzy youtuberzy, którzy też robili live'y albo materiały z OMSI 2, no też już na dzień dzisiejszy nie robią. A jakoś ich o to Michał, nie nękacie. 9 zł 50 groszy. Jest niesprawiedliwe. Pozwoliłem sobie zrobić demokratyczne głosowanie w sprawie Real Farm odcinek 2 i wyniki są takie 104% na tak, pozdrawiam. Przepraszam bardzo, ale te demokratyczne głosowanie, coś mi się wydaje, że jest sfałszowane. Tak mi się coś wydaje. Kto głosował? Proszę mi powiedzieć. Nazwiska proszę mi tutaj podać. Jakieś statystyki do przeanalizowania, cokolwiek. Bo wiesz, na zasadzie tak jak to przedstawiłeś, to jest tylko takie zwykłe, że tak powiem, no, pisanie. Ja się tu jakoś muszę przed wami bronić. No sorry, ale jakoś tutaj muszę po prostu dbać o swoje dobro psychiczne w tym momencie. Bo jeżeli wy mnie nakłaniacie do OMSI 2, jeżeli wy mnie nakłaniacie do Realm Farma, no to jest psychiczne znęcanie się nad biednym mną. I ja tutaj muszę z wami, no niestety, na ten temat dyskutować i stanąć, że tak powiem, okoniem nawet czasami. Muszę wam stawić czoła. No cóż, czasami tak trzeba. Musicie mnie zrozumieć, że ja wszystko robię w samoobronie. Adam.pl 9 zł 50 groszy. Jak się nazywa miasto Fok? Ełk, ełk, ełk. Jakbyś się mnie zapytał, jak robi Foka, to ja nie wiem, czy bym ci powiedział, że ełk, 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 ełk. Foka to tak przypomina troszeczkę takie szczekanie. Znaczy, może to nie jest takie szczekanie psa, ale coś podobnego. Takie... czy... kurde... Zapytamy Google'a. Jak robi foka? Słuchajcie, Google skapitulował. Jak robi pies? Taki odgłos wydaje pies rasy Border Collie. Dobra, obudziłem go. Jaki odgłos daje foka? Nie mam jeszcze w repertuarze takiego dźwięku. Jelonek Śląski, 9 zł 50 groszy. Oglądam ciebie od pierwszych odcinków z ETSA 2, więc Wójcio, coś w tobie jest takiego fajnego, że się da ciebie oglądać 24/7 wszystkie serie jak ja X. Po prostu jesteś bardzo unikalnym youtuberem i to w tobie bardzo lubię. Że mnie tak długo da się oglądać? Jelonek Śląski, ale to na twoją własną odpowiedzialność. Za efekty uboczne oglądania mnie 24 na dobę ja nie odpowiadam. Ja się zrzekam odpowiedzialności za to. Ja was na każdego live'a zapraszam, ale ja uważam, że 3 godziny live'a, 3,5, totalnie wam wystarczy, żeby wam się czkawką nie odbiło. Aczkolwiek dzięki za miłe słowa. To było bardzo miłe. Aczkolwiek słyszeliście, co powiedział Google, że jeszcze nie ma zarejestrowanego dźwięku foki. To, no rozpierniczył mnie po prostu. Google nie wie, jak robi foka. W sumie ja się zastanawiałem, czy na pewno ełk, 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 nie? Ja bym raczej powiedział, że foka tak bardziej szczeka, aniżeli ełkuje, nie? No ale to nie wiem, może ja po prostu coś źle kojarzę,
może to nie foka, może jakieś inne morsy albo coś. Ale mi się wydawało, że foka to tak bardziej, tak do szczekania ma ten głos taki, no to nie jest takie hał, 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 jak pies, nie? No dobra, nie będę szczekał, bo mi się tutaj jeszcze Ralf odezwie. Ale wiecie, no, kurde, no. Warmianin to twardy orzech. 10 zł 47 groszy. Serio? Wujek, miałem zadać pytanie wczoraj, ale zadam je dzisiaj i nie na temat. Gdyby twórcy Bus Simulator 23 stworzyli Bus Simulator 24, to w jakim kraju i w mieście chciałbyś, żeby ta gra się odbywała? No coś poza na... Polską jakby coś. No dobrze, no na pewno Polski by nie zrobili, tak? No, bo jak się okazuje, to nawet polscy twórcy gry mają nas, rodaków, w dupie. I na przykład wypuszczają ci... Polskie studio wypuszcza ci grę po angielsku i ma wyjebane na polską lokalizację, nie, w grze. Co mnie bardzo irytuje oczywiście, no ale takie są czasy, że dzisiaj gry się robi po prostu pierwotnie w języku angielskim, a dopiero potem się spalszcza. I to robią polskie studia, nie? No takie są dzisiaj dziwne mody i ja niestety nie zawsze... No, muszę się z tym pogodzić, ale nie wszystko jestem w stanie zrozumieć, nie? Ale to jest raczej mój problem, mój osobisty problem, nie? Natomiast no, jeżeli chodzi o kolejnego Bus Simulator, jeżeli miałby wyjść taki 24, ja i tak w to nie wierzę i nie zakładam nawet, że zrobią tereny gdzieś tam w Polsce, nie? Ale jeżeli na przykład mieliby zrobić jakąś kolejną mapę, to raczej gdzieś z jakimiś klimatami europejskimi. No niech to nawet będą już te cholerne Niemcy, nie? Ale, no bo zazwyczaj jak robią to Niemcy albo no przeważnie zazwyczaj Niemcy. Weź sobie na przykład takiego, jak już mówimy o symulatorach autobusów. OMSI 2, The Bus, to wszystko masz Niemcy. 9 zł 50 groszy. Szanowny panie WB, proszę zapamiętać, jak się zatnie panu gra, to będzie wina Tuska. Jak się pan przeziębi, to będzie wina Tuska. Jak będą do pana pisać bzdury, to też będzie wina Tuska. Praca w święta, to też wina Tuska. Ja mam wina w barku i Tusek nie ma z nimi nic wspólnego, z tymi winami. Mam słodkie, półsłodkie, wytrawne. Znaczy wytrawne to moja żona, ja zazwyczaj słodkie. A półsłodkie to jest, jak ktoś przyjdzie. No. Chyba, że mi braknie słodkiego i sobie dosładzam półsłodkie. Normalnie cukrem. A co mnie? Co się będę pierdzielił? Teraz to będzie wszystko wina Tuska znowu. Słuchajcie, znowuż przyszła moda na winę Tuska, zanim to było w ogóle modne, nie? No właśnie. Teraz znowuż będzie wszystko winą Tuska. Chociaż niekoniecznie. Dobra, wchodzę na superczaty. Po Bartku Komorowskim napisał jeszcze Marcin. Dziękuję za 11 miesięcy jako Otostopowicz. Witam i pozdrawiam z Białego Pomorza. Czy na Pomorzu też już biało? O kurnia, to tylko na Śląsku jeszcze chyba nie. Do nas śnieg przyjdzie na święta. Na gwiazdkę dopiero, na Wigilio. Jak to się godo u nas. Na Wigilio będzie dopiero biało. Do 30. A, Warmianin, bo tutaj jest przejście znowu żadne. 10 zł 47 groszy. Wujek, miałem zadać pytanie wczoraj, ale zadam je dzisiaj i nie na temat. A to się gdyby powtarza. Twórcy Bus Simulator 23 stworzyli Bus Simulator 24, to w jakim kraju i w mieście chciałbyś, żeby ta gra się odbywała? Poza Polską jakby coś. Nie wiem, czy to jest, czy Tipi to zdublował? Ja na te pytanie w sumie już odpowiedziałem. No w sumie nawet niech będą te Niemcy, ale gdzieś tutaj na naszym podwórku, co nie? No, tak żeby... Znaczy Niemcy, no trudno powiedzieć Niemcy nasze podwórko. No ale jak już nie chcą Polski, to niech będzie przynajmniej te Niemcy. Ja już się przyzwyczaiłem w symulatorach autobusów, że zazwyczaj są Niemcy. Także to już jest kwestia przyzwyczajenia, nie? Czy wyszło OMSI, czy OMSI 2, czy The Bus, to masz wszystko kurnia Niemcy, nie? Zresztą ta europejska mapa w Bus Simulator 22, czy tam 21, no to ty też masz, kurde, no niby, że Niemcy, nie? No to niech już będą te Niemcy, cholerne, no. Trudno. Jak to tam wie, może zrobią Polskę. Słuchajcie, teraz no niby do Farminga zrobili mapę Polski, tą zielonkę, nie? Aczkolwiek ja jeszcze nie oglądałem, jeszcze nie mam na jej temat zdania, no ale mojego zdania na temat zielonki dowiecie się w odpowiednim momencie. W odpowiednim czasie, że tak powiem.
Wujku, wiesz, wpisz w Google, co to są kokołaje. To się może źle skończyć. W sensie, już nieraz posadziliście mnie na taką minę. 9 zł 50 groszy. Nie mogę w BI podać nazwisk, bo RODO obowiązuje. Osoby, które głosowały, podpisali, że jak nie zrobisz odcinka dwóch z Real Farm, to manifestacja będzie w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia. Ach, dobrze, że tu już nie mieszkam. Dobrze, że się już przeprowadziłem. No możesz tam sobie robić te manifestacje. Przeprowadziłem się na osiedle Witosa. Bo tutaj mi za ciasno było, na tym osiedlu. Także, no, jakby coś, tam mnie możesz szukać. Co za chłop? Czemu ja włączyłem to? Chciałem włączyć to. No właśnie, żebyście tłogry widzieli, jak już zatrzymuję. Wójcio, gdzie lecisz? Już ci pokazuję. Lecę na Segedyn. Już wam daję tutaj Klarę. Proszę bardzo. Lecę na Segedyn. Wyobraź sobie z zaworami antyskażeniowymi. Nawet nie wiedziałem, że są takie zawory. Jak babcię kocham. Serio. Pierwszy raz w moim życiu słyszę, że jest coś takiego jak zawory antyskażeniowe. No. Przygotuj się do skrętu w prawo. W sumie to ja nawet w Eurotrucku chyba pierwszy raz mam takie zlecenie, jak zawory antyskażeniowe. Różne zlecenia miałem, ale takie mam pierwszy raz. Kamil Adamczyk. 10 zł. Cześć WB, ja ci powiem, że ja twoje filmy odtwarzam po kilka razy, bo bardzo często je puszczam do snu i zawsze usnę uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblany zimnym potem. A, czyli Kamilu, ja dla ciebie jestem taką usypiajką. A nie wiem, czy w tym momencie mam być szczęśliwy. Ale to mi już moja żona powiedziała. Już lata temu mi powiedziała, jak moja Ania była jeszcze malutka. Słuchaj, ty jej czytaj bajkę, bo jak ty jej czytasz bajkę, to ona szybciej usypia. Bo, że niby ja mam usypiający głos, nie? Że w moim głosie jest coś takiego, że moja córka szybko usypiała, jak jej czytałem bajki. Moja żona jak czytała Ani bajki, to Ania nie chciała usnąć i moja żona tam siedziała w tym pokoju godzinę i czytała te bajki, nie? No. Chyba, że postawiła ultimatum. Aniu, to jest ostatnia bajeczka. A jak ja czytałem bajki Ani, to Ania zawsze usnęła. A może faktycznie coś jest w moim głosie, co powoduje senność w was. Może teraz już co drugi usnął. Tutaj jest statystyka, 342 osoby, że teraz są na live, z czego połowa śpi. Może tak właśnie być. Niewykluczone. No, czemu nie? Można i tak. Kurza twarz, ja tutaj muszę gdzieś skręcić, tylko że nie wiem gdzie. Na tym skrzyżowaniu zawrócić? A mi się też... Już paliwo kończy. Ralf Kamiński. 9 zł 50 groszy. Wiedziałem. W końcu mówisz w moim języku hał, 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 hał. Trzeba tutaj uważać niestety. Nie dosyć, że algorytmy YouTube'a są wyczulone na pewne słowa, to jeszcze proszę bardzo. Prowokuje to pewne persony. Dobra, zawracamy. I by się już tutaj mi stacja benzynowa gdzieś po drodze no przydała, co nie? Akurat bydzie. Słuchajcie, mówisz masz. Mówisz masz. No i pikniusznie. Pikniusznie po prostu. Pikniusznie. Po co w ogóle robić nową wersję? Do tej można robić DLC. Lub w ogóle mapy. Mac pisze. Ale to, Macu, ty rozumiem, bo tutaj live idzie z opóźnieniem dla was, nie? Rozumiem, że ty pisałeś o tym Bus Simulator, tak? Mhm. W sumie, no mogą takie co zrobić, że będą dodawać moduły, nie? Do... Adam.pl. W sensie kupisz sobie DLC z kolejną mapą, nie? Co robi blondynka pod drzewem? Czeka na autograf Kory. Ojejku, to jest troszeczkę taki przykry żart, bo Kora już niestety nie żyje, nie? Niestety kobicie się na nowotwora chyba zmarło, nie? No, lubiłem Korę posłuchać.
Zresztą no, wokalistka mojego dzieciństwa, jakby nie było. Przy muzyce Kory ja się po prostu, no, dorastałem przy muzyce Kory, nie? Ja nie powiem, że cała muzyka, cały repertuar Kory mi się podobał. Były takie piosenki, które mi się nie podobały, ale było mnóstwo utworów Kory, które mi się podobały. No dzisiaj już niestety świętej pamięci. No, no ale Kora zdecydowanie dla mnie była no, taką ważną personą w moim muzycznym życiu, nie? Dobra, mamy pompy, podjedziemy. Okej. Zrobimy to tak. I Tankation. Tusk. 9 zł 50 groszy. Teraz, kiedy ja zasiądę na tronie, to obiecuję gry po niemiecku, po polsku, nawet GTA 6 będzie w języku polskim i to z dubbingiem. Na to liczymy, panie Tusku. Przejeżdżałem przez taką miejscowość, która nazywa się Półtusk. I nie widziałem tam Półtuska. W sensie, wiem, kiepski żart. Widziałem tam całego Tuska. Zimna już jest ta herbata z cytryną, kurde. Herbaty z cytryną nie lubię pić zimnej. Wolę napić się zimnej kawy niż zimnej herbaty z cytryną. Dobra, palimy i jedziemy. Zatankowane do pełna. Dobra, wyłączę wam to. Kurde, co to za teraz Jazz Jambory mi tutaj gra w tym radiu? Co to kurnia jest? Co to za nuta jakaś mi tutaj wpadła? Dobra, można jechać. Aczkolwiek lubię taką muzykę klubową. Fajnie muzyki klubowej słucha mi się, jak jesteśmy gdzieś w jakiejś restauracji. O, czasami gra gdzieś tam w tle jakaś muzyka klubowa. Twardy orzech. 10 zł 47 groszy. Sorry, po raz dwa się zapytałem, bo za jeden razem ci się nie wyświetliło. Bo to działa tak, że ja nastawiłem Tipli, żeby mi nie wyświetlał waszych donatów w czasie krótszym niż jedna minuta, żebym miał szansę odpowiedzieć przed następnym donatem, jak już płacacie jeden za drugim, bo inaczej bym się nie wyrobił tutaj, wiesz? Skręć w lewo. I jeżeli na przykład zadasz pytanie, a ono się nie pokazuje przez jakiś czas, to znaczy się, że Tipli go zakolejkował i że wyświetli się jak wszystkie te inne pytania, bądź też inne te wpisy, po prostu się już wyświetlą. Ja nie śpię, słucham. No, to bardzo mnie to cieszy, pani Jagla. Akurat kokoje będzie śmiesznie. Tomasz, jak ja zapytam się Google'a, co to jest kokoje, a on mi tutaj coś powie dziwnego, to cię ścigam. Pamiętaj, że ja wiem, gdzie masz okna. Dobra, lecimy z tym. Co to są kokoje? Jak podaje miejski.pl, kawałki kupy na włosach z dupy. Edytka, 9 zł 50 groszy. Mac, jestem rozpalona jak Tesla, czyli musisz mnie gasić przez 2 dni. Najbliższy psycholog. Chociaż nie, czekaj, nie chcę. Bo może powiedzieć jakiś adres. O, nie, ale to ja zaraz po tym live'ie będę musiał poszukać jakiegoś psychologa. To się zaczyna odbijać na mojej psychice. Edytka, o co ci chodzi, kobieto? Mac naprawdę stanął na wysokości zadania. Spotkał się z tobą. Dał z siebie całe 10%. Doceń to. O Boziu, kochany. Tomasz, gdzieś też jest? Gdzie jest Tomek? Tomek? Tomasz?
ja ci kurwa dam kokołje. To masz! I jeszcze chłop się śmieje. No, no co za chłopy? I teraz pytanie, czy źle o mnie świadczy, że ja nie wiem, co się kryje pod danym terminem, którego wy mi tutaj dajecie w tym, w, no, do zapytania się Google'a, to czy źle to o mnie świadczy, czy nie wiem, czy dobrze to o mnie świadczy? No, no ja raczej, no nie wiem, co to są kokołje. Ale już nieraz posadziliście mnie na minę. Ja takich terminów po prostu nie używam. Nie operuję takimi terminami na co dzień. Gdyż, ponieważ i dlatego, że nie potrzebuję, na miłość boską. Co za chłopy, no, z tych chłopów. Tomek, żeby mi to było przedostatni raz. Co za chłop. Chciałeś, to masz. O, no tak, chciałem, to mam. A? To masz. A? Chciałeś, to masz. Wszystko się zgadza. A? Co za normalnie śmieszki. Nie jaja sobie będę robić. Fuj, ale to było obleśne. To było szpetne. Przecież jest 14.26. Przecież nie jeden teraz właśnie je. Rolada, kluski, modokapusta. Znaczy no o tej porze już nie, ale... ale może gdzieś tam z jakiegoś słoika albo coś. O, na litość boską. Litości nie macie. Litości nie macie. Zagrasz ze mną w Eurotrack Sim kiedyś. Olgierd, jak otworzę sesję, każdy ma szansę ze mną zagrać, nie? Jak otworzę sesję na multiplayer. Pani Jagla, nie ruszajmy, nie wracajmy do tego tematu, okej? Zostawmy to w świętym spokoju. Niech to żyje swoim życiem, niech się nie rozwija i mam nadzieję, że zginie, okej? Ale ja już na ten temat nie wchodzę. Jestem czasami wręcz w szoku, że co niektórych bawią jeszcze takie żarty, nie? No ale no, no, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Aczkolwiek, z czego to może wynikać? Ktoś może powiedzieć, że na przykład żarty o kupie i tak dalej, żarty o dupie, o kupie, że na przykład mogą wynikać z braku dojrzałości. A ja to niestety podważę, ponieważ znam osoby dużo starsze ode mnie rocznikowo, które to osoby żarty o dupie i kupie nadal bawią, nie? Więc mi się wydaje, że osoby z takim, że tak powiem, stażem na karku, no raczej powinny być bardziej dojrzałe. No ale nic bardziej mylnego. Jednak okazuje się, że i takie osoby takie żarty bawią. Czy... kurnia, ciężko to zdefiniować w sumie i tak zastanawiając się nad tym, to tutaj jest potrzebny psycholog. Ja kiedyś tutaj na ten kanał muszę zaprosić jakiegoś psychologa, żeby mi wyjaśnił kilka zagadnień. A może... może być tak też, że po odcinku ze mną ten psycholog będzie potrzebował psychologa. Może też tak by... takie, wyobrażacie sobie, biorę teraz psychologa na odcinek, nie? I wasze pytania do psychologa. I ten psycholog po prostu nie daje rady. Słuchajcie, ten psycholog prosi o jakąś sesję, a... kończymy, on wychodzi ze studia, kończymy to, gdyż ponieważ on nie dał, no nie dowiózł, po prostu nie dowiózł, rozumiecie to? On by potrzebował no jakiejś terapii po tym naszym spotkaniu. O, shit. O, to by mogło się źle dla tego psychologa skończyć, ale chętnego psychologa zapraszam. Zrobimy taki challenge. Wytrzymaj z nami do końca odcinka. O. My zadamy ci tylko kilka pytań. To nic wielkiego. To będzie tylko raptem kilka pytań. O, skończylibyśmy tego, słuchajcie, psychologa w pierwszej rundzie, coś mi się wydaje. Chyba, żeby odklepał. No to nie ma sprawy. Ale mi się wydaje, że taki psycholog na moim odcinku i pytania od widzów, no to to by był prawdziwy oktagon dla niego, nie? No, prawdziwy oktagon. On by potrzebował porządny narożnik. Grupę wsparcia. No ale no cóż,
zawsze na taki challenge taki psycholog mógłby się zapisać, żeby po prostu sprawdzić się i swoje kwalifikacje, że tak powiem. I umówilibyśmy się w taki sposób, że jakby z nami wytrzymał do końca odcinka, to go reklamujemy. Że on urzęduje na ulicy takiej i takiej i to jest reklama tego, że jest dobrym psychologiem. Ciekawe, czy by to wytrzymał. Nie wiem, czy znalazłby się taki chętny. To jest wręcz prowokacja. Jesteśmy pozytywnymi wariatami. No oczywiście, że tak. Ale nawet dobry psycholog ma swoje granice, uwierz mi. Pozytywny wariat to też wariat. Tylko, że pozytywny, ale też wariat. Z definicji wariat to wariat. No koniec i kropka. Jeżeli ktoś jest dzbanem, to nadal będzie dzbanem, jeżeli to będzie dzban na wodę. No, ale to nadal dzban, nie? No więc, no wiesz o co chodzi, nie? No, nadal tkwi ten termin wariat. Całe życie z wariatami po prostu. No i tyle. Masakra. To akurat związane z kokołajami wyniknęło z oglądania Facebooka. Dlatego właśnie ja nie oglądam Facebooka. Nie oglądam. Facebooka już porzuciłem kilka lat temu. Ja na Facebooku mam tylko i wyłącznie fanpage'a, na którym to was informuję o tym, że materiały już są opublikowane, nie? I że możecie sobie je zobaczyć. Ze względu na to, że powiadomienia na YouTubie działają jak działają. Natomiast jeżeli chodzi o samego Facebooka, to ja z Facebooka nie korzystam. Nie wiem, co tam się w ogóle dzieje i nie chcę wiedzieć. Dla mnie Facebook to jest jeden wielki, no niestety, ale śmietnik. Mnie Facebook kompletnie nie interesuje. Tylko mam tego fanpage'a, tam wam wrzucam newsa, ewentualnie odpowiadam na wasze pytania, ale tylko i wyłącznie tam. Nawet jak mi tutaj chłopaki z TBSJ coś wrzucają z Twittera, z Facebooka, z TikToka, to ja im od razu piszę, słuchajcie, sorry, ale ja na te portale nie wchodzę, nie? Bo na przykład jak mi tam jeszcze coś wrzucą na jakiś link z Facebooka, no to tam jeszcze mi się ten link otwiera. Ale jak mi wrzucą z TikToka, no to ja nie mam tej aplikacji, albo jak mi coś wrzucą z tego, nie? Z Twittera, no to ja też Twittera nigdy nie używałem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jakoś nigdy mnie do tego Twittera nie ciągło, powiem wam szczerze. Były też aplikacje, które były takie niby takie social, ale upadły chyba siłą, taką mocą naturalną. Na przykład ta aplikacja, kurde, jak ona się teraz nazywała? Pamiętam, że ikonka była taki żółty kwadracik z białym duszkiem. Jak to się nazywało, pieroństwo? Dzisiaj chyba już nikt z tego nie korzysta. Niby to miała być jakaś konkurencja, nie nasza klasa. Nie nazywało to się Snapchat? Czy jakoś tak? O, dzisiaj chyba nikt z tego już nie korzysta. Ja nawet też zauważyłem, jak wchodzę na jakieś kanały, to nikt nie ma, nikt się nie reklamuje, że tam go można spotkać na takim Snapchacie czy coś tego. Chyba to się Snapchat nazywało. Jestem pewny, ale chyba tak. Potem też urosła jakaś nowa aplikacja, też miała to być taka aplikacja, która miała być killerem dla Messengera, też była niebieska i tam był jakiś piorun czy coś. Tylko z tym, że ta aplikacja miała być taka multiplatformowa. I co? I też szkło. I też jakoś nie przetrwała. Pamiętam nawet Borys i Rok o niej dużo mówili, że ona będzie czymś niesamowitym, że ludzie się na nią poprzesiadają. No nie. Nikt z niej nie korzysta. Ale ja już nie pamiętam, jak ta aplikacja się nazywała. Mam jeszcze Snapchat, czasami się skorzysta. No to widzisz, no to jesteś chyba jednym z nielicznych. Jesteś takim ostatnim Mohikaninem. U mnie... Aha, bo ja na długich jadę i ich oświetlam tutaj. Dobra, już gaszę. Zapomniałem, że to jest 1,48,5, a nie 1,49. To są takie martwe aplikacje. Ponoć jeszcze działa gadu-gadu. No ja z gadu-gadu już nie korzystam, no. Z czego ja korzystam?
No najczęściej z Messengera, bo mam tam porobione grupy, rodzinne, ze znajomymi. Mam kilka grup, no i tyle, nie? I to jest, Messenger dla mnie jest najwygodniejszy. I najłatwiejszy, i najprostszy. Także taki jedyny komunikator, z którego ja korzystam tak na co dzień, to jest Messenger, nie? Tak szczerze mówiąc, nie lubię Discorda, nie lubię tego komunikatora, jak mam być z wami szczery, a jestem. Nie lubię Discorda. Aczkolwiek Discord ma swoje zalety, na przykład pamiętam czasy kiedyś, jak chciało się z kim pogadać, no to kupowało się serwer swój własny, czy tam korzystało się z jakiegoś, nie wiem, bezpłatnego, ale z ograniczeniami TeamSpeaki, nie? Które działały jak działały. No teraz, no kto korzysta jeszcze z TeamSpeaka? No nie wiem, czy znalazłaby się tutaj chociaż jedna osoba, która korzysta z TeamSpeaka. Jako już mnie tutaj denerwuje ta nocka. Dobra, koniec tej nocki. Ukrócimy tą nockę. Chciałem troszeczkę powiedzieć po nocy, ale za długo mi ta noc tutaj trwa. Siódma. Ciach. A tu są przecież takie ładne tereny. Trochę szkoda tej nocy. Aczkolwiek będę chciał na 1.49 jeździć dużo po nocy, bo ten księżyc to jest poważna motywacja. Oczywiście, że się z tego nabijam. Ale też szanuję, jeżeli dla kogoś ten księżyc jest ok. Bo ostatnio jak jechałem w konwoju charytatywnym, to tam chcący, niechcący weszliśmy na ten temat i się okazało, że na przykład Ptaszkowi oraz Szarpiemu ta aktualizacja siadła. Szanujemy to, ale mi nie siadła. Szarpi jest przekonany, że 1.50 będzie wypasiony. Zobaczymy. Oby tak się stało. Trzymam go za słowo. Aczkolwiek też jestem realistą. No. I troszeczkę w tym uniwersum Eurotracka się siedzi. No i tyle. Mi, jeżeli chodzi o update 1.49, to najbardziej siadło mi to, czym się studio SC Software nie pochwaliło. Czyli automatycznymi światłami. I teraz myślałem, że już je mam. Ale nie, bo to jest 1.48,5. Nie mam tutaj automatycznych świateł. No niestety. No ale na testach w ATS-ie bardzo mi się to podobało. Natomiast sorry, ale nie jaram się księżycem w ETS-ie, ani w ATS-ie. Mnie to nie porywa. Owszem, fajnie, że jest, ale powinien być jako miły dodatek, a nie jako główna, że tak powiem, Jezus kochany. W sensie ja tutaj źle jadę. Ja tutaj źle jadę po tym rondzie. Moja wina, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wybaczcie, bracia i siostry, bo zjebałem. Ja tutaj źle po tym rondzie pojechałem. Bo ja skręcając tutaj w lewo, miałem jechać po pasie wewnętrznym tego ronda, a nie po zewnętrznym. Nie róbcie tego w domu. Zresztą róbcie, nie powiem nikomu. Co tutaj robi WGCC? A egzystuje sobie. Bo gram na gołej mapie i nie mam tych wszystkich, wiesz, no. Gram na gołej mapie z DLC. Bo niestety wybijało mi, promocje mi wybijały. Wujku, jestem fanem od 10 lat. Księżyc i słoneczko. Słuchajcie, żeby nie było, ja jeszcze raz podkreślam. Ja ten księżyc doceniam. To nie jest tak, że ja twierdzę, że on nie jest potrzebny. Owszem, twierdzę, że jest potrzebny i fajnie, że go dali, ale on powinien być gdzieś tam na część logu, wiecie, nie? No gdzieś tam drobnym maczkiem spisany, nie? Jako miły, atrakcyjny dodatek, nie? No, ale to jest moja filozofia. Oczywiście szanuję i zgadzam się z innymi filozoficznymi podejściami do tematu. Natomiast no, moje stanowisko jest takie, że no sorry, ale dla mnie ten 1.49 jest no niewystarczający, no. Nie usatysfakcjonował mnie. To, że nowe oświetlenia, skyboxy i tak dalej. Skybox nie po raz pierwszy jest zmieniany. To nie jest żadna nowość. Skybox był zmieniany już co najmniej 2-3 razy. Kto siedzi w temacie Eurotracka, ten dobrze wie. Michał, 9 złotych 50 groszy.
Drogi widzu, jeśli dopiero zacząłeś oglądać WB, czyli Wujka Bohuna, to pamiętaj, gospodarz tego kanału i NFZ nie refundują psychoterapii. Nie. To jesteście tutaj, ja jeszcze do tego napisu, który jest przed intro jeszcze, że treści mojego kanału nie należą dla dzieci, to ja tam jeszcze dopiszę, oglądacie na swoją własną odpowiedzialność. Ja tam to muszę dopisać. Nie odpowiadam za efekty uboczne oglądania biednego mnie. Tak, zrzeknę się tego, jak po prostu, koleżanko i kolego, co niektórzy producenci gier komputerowych we wczesnym dostępie, co, prawda, dobrze coś zrobili, no ale zrzekają się błędów i zrzekają się tego, co zrobili. Oczywiście, że chodzi mi o Studio TML. A wy myślicie, że o kim gadam? Dobra. Wujku, kiedy OMSI 2? Ach, Boże. I jeszcze muszę dopisać tam do tego, że jeszcze poniżej, że oglądacie na swoją własną tutaj odpowiedzialność, że pytania o OMSI 2 grożą stałym kalectwem bądź utratą życia. Także to trzeba dopisać tam. Uwaga, Achtung, to jest bardzo ważne, bo jak rzucę laciem, to tylko roz. I nie wiem, co się stanie, jak rzucę laciem. Serio, nie wiem. Może on tylko przyleci, pacnie i poleci. A może spowoduje jakieś większe obrażenia. Nie wiem. To jest stallać, więc nie wiem, co się wydarzy. Ja nie biorę za to odpowiedzialności, za tego lacia. Co za chłop. Macie urwanie cyca z tym swoim WB. No i dobrze wam tak. Po co go oglądacie? No, sami żeście chcieli. No to macie z nim jaja, że tak powiem, i urwanie cyca. No. Kiedy Neoplan? O, i jeszcze tam trzeba dopisać, że Neoplan też. Pytania o OMSI 2 i Neoplan. I Real Farm. O, Bożeż kochany. Tylko boję się, że tam będzie taka litania od góry na dół i miejsca zabraknie. Tych wszystkich wytycznych. O, nazbierało się tego. Nazbierało. No niestety. I wcale nie jest tego mało. Oj, WB, wrogów sobie robisz wśród obrońców SCS Software. Ja to mam w dupie. Znaczy, w sensie, wiesz, ja zawsze wam mówię, że to, co trzeba pochwalić, to chwalę. To, co trzeba skrytykować, to krytykuję. Koniec i kropka. Nie interesuje mnie to, czy ktoś przez moje poglądy zrobi sobie ze mnie wroga. Mam na to wyjebane, serio. Nie dbam o takie rzeczy, totalnie. Jeżeli ktoś przez moje poglądy zrobi sobie ze mnie wroga, to znaczy o jego słabości. Nie o mojej słabości, tylko jego słabości. To jest słabość tej osoby, że nie jest w stanie zaakceptować mojego odwrotnego zdania do jego zdania. To jest słabość pewnego rodzaju, nie? Bądź też nieumiejętność przyjmowania odmiennego zdania. Ale to już nie jest mój problem. Co się stało z tą music? Halo? Czemu mi tutaj gra nic? Ja nie chcę, żeby grało mi nic. Nie, coś gra, ale strasznie po cichu. W sensie nieznormalizowane są tutaj te ścieżki dźwiękowe. Nie wszystkie grają na jednych decybelach. Trzeba będzie to przerzucić przez jakąś maszynkę do normalizacji dźwięków. I drobnym druczkiem, jak w umowie, nie róbcie tego w domu. Dokładnie tak. Taką gwiazdeczką oznaczone i takim drobnym druczkiem, żeby to ledwo można było przeczytać. Tak jak w IRL to robią. Dokładnie tak. Lubię oglądać twoje stare filmy z OMSI 2, bo mnie wzruszają. Ojejku, aż tak tragicznie było? Nie, no słuchajcie, powiem wam tak, jeżeli chodzi o OMSI 2, to jest nadal gra, którą ja lubię i szanuję. To nie jest tak, że ja ją opuściłem, że jej nie chcę. Ja naprawdę próbowałem do niej wrócić, ale no kilka komunikatów pod tytułem szajse, 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 plus niemożność znalezienia mojego koła kierownicy na tym komputerze. Nie wiem, na tamtym komputerze OMSI 2 widziało mi koło kierownicy, a na tym nagle nie chce. Nie wiem dlaczego. Po prostu OMSI 2 nie chce znaleźć mojej kierownicy. Nie wiem dlaczego.
muszę, koleżanko i kolego, ten problem najpierw rozwiązać, a dopiero potem mogę z wami rozmawiać na temat OMSI 2. Dopóki tego problemu nie rozwiążę, no to lipa. Ja już miałem podejście do OMSI 2. Tutaj na tym komputerze. Chyba nawet Grzegorz Topik mi takie coś napisał, że, ale to już napisał jakiś czas temu, że jest ciekawy, jak mi OMSI 2 na tej maszynie pójdzie, nie? No ja też jestem ciekawy, bo jakby nie było procesor, ma tutaj tą dodatkową pamięć cache, co nie jest bez znaczenia i dla OMSI 2 na pewno to będzie z pożytkiem i na jego zdrowie. A też z drugiej strony, jak sobie OMSI 2 poradzi z RTX 4090, albo inaczej, 4090 jak sobie poradzi z OMSI 2. Mi się wydaje, że powinno być lepiej, ale też z drugiej strony mówimy tutaj o silniku gry, która działa w środowisku 32-bit. Halo, ta gra pracuje w środowisku 32-bit. Co za tym idzie, ma ograniczenia wykorzystywania pamięci. No i tutaj jest pies pogrzebany. IDEK 211. 9 zł 50 groszy. Wujku, czy posiadasz Break Performance Kit do manipulatorów, czy masz założone te oryginalne wałeczki z tworzywa sztucznego? Czekaj, bo nie rozumiem. Czy posiadasz Break Performance Kit do manipulatorów? O czym ty do mnie piszesz? Znaczy, chyba domyślam się. Ja mam tłoczki i w tych tłoczkach mam takie kolorowe wałeczki, żelowe. I teraz, jaki twardy chcesz mieć pedał hamulca, takie wałeczki tam wrzucasz. Tobie o to chodzi? No to ja mam wałeczki. I ja mam aktywny pedał nie tylko przyspieszenia, ale aktywny pedał hamulca. Chodzi o to, że jak gram w gry komputerowe, które wykorzystują ABS-y, to podczas momencie, kiedy ja hamuję i wpadnę w poślizg, to ja czuję, że pedał hamulca mi drga. Nie tylko mam wibrację pedału przyspieszenia, ale też mam wibrację pedału hamulca. I tą technologię, by the way, kto by pomyślał? Ola Boga, serio. Jestem ciekawy, który z was, no chyba tylko ci, którzy mnie wczoraj słuchali na live z Bus Simulator 21. Akurat gra taka jak Bus Simulator 21 wykorzystuje tą technologię. Mało jest gier, które korzystają z tej technologii. No na pewno gry sim racingowe, to one tak, wykorzystują tą technologię. Ale na przykład z tych wszystkich symulatorów, ciężarówek i autobusów, no to tą technologię też wykorzystuje Bus Simulator 21. Byłem mega zdziwiony, że taki produkcik, patrzcie, nie jeden się od tego produktu odbił z różnych względów, a oni to, tą technologię wykorzystują. Proszę bardzo, da się? Da się. Dlaczego nie wszyscy tak? I to produkt, za którego co nie jeden nie dałby złamanego grosza. Zaskoknęli mnie. Serio, jestem zaskoknięty jestem. Tego się nie spodziewałem po tej grze. Najlepszy odcinek trzeci. Albo ten szósty, bo tam jechałeś zimą i wpadłeś w poślizg. A już nie pamiętam, co ja robiłem w danym odcinku. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Wiecie, ile to było lat temu? Jak ktoś ogląda te odcinki, no nie wiem, oglądał, no nie wiem, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu, to pamięta. No ale ja nie pamiętam, co ja robiłem w jakim odcinku. Są odcinki, które pamiętam oczywiście, z różnych względów. No ale takich szczegółów to nie pamiętam, że na przykład w czwartym wpadłem w poślizg. 9 zł 50 groszy. Tak dokładnie chodzi o te wałeczki, wymieniałeś je na czerwone lub zielone, czy masz założone oryginalne takie białe? Wymieniałem. Nie mam białych. Ja mam czerwony założony. Ja mam założony czerwony. I z tego co pamiętam, tam był taki opis,
że te wałeczki co jakiś czas trzeba szmarować. Powiem ci szczerze, ja tego jeszcze nie smarowałem. Nic nie piszczy, nic nie kwiczy, nic nie czeszczy, jest okej, nie? A ty masz te same pedały, co ja mam, tak? Czekaj, teraz trzeba mówić nadepki. Ja jebie, nadepki, kurwa. I sobie wymyślili, nadepki. Ty masz te same pedały, co ja, tak? Te takie całe metalowe, takie z czesanego aluminium, czy coś w tym stylu, tak? Takie masz? Ja się zastanawiałem, bo ta platforma była sprzedawana tylko z dwoma pedałami, a ten trzeci mogłeś sobie skompletować. No ja sobie ten trzeci skompletowałem. Przygotuj się. Bo ten trzeci jest sprzedawany osobno. Dlatego, że ci, którzy nie chcą tego trzeciego pedału, sprzęgła, na przykład no nie chcą go, po co im on? Jeżdżą na automatach, po co im sprzęgło? Jelonek Śląski. No to mogą kupić taniej platformę, nie? Groszy. OMSI 2 jest tak kapryśnie na mody jak taki Skyrim lub Fallout 4. Masakra, ile trzeba się z tymi grami użerać. Masakreła. Ja ci powiem, Jelonek, z OMSI 2 jest jeszcze ciężej. A ja ci powiem dlaczego. Bo jeżeli na przykład, ja na przykład teraz modowałem Starfielda i wystarczyło mi tylko parę modyfikacji, żeby stwierdzić, że nie wszystkie chodzą. Bo tam trzeba połączyć te pliki INI, dopisać definicje i jakieś tam jeszcze fanaberie porobić. Ale na przykład w przypadku tego, nawet w przypadku Starfielda, nawet w przypadku takiego Skyrima, to sprawa wygląda tak, że tam sobie te mody implementujesz i one ci zazwyczaj działają. Koniec i kropka, nie? Natomiast w OMSI 2 pobierzesz sobie jakąś mapę i okazuje się, że ona nie jest kompletna, bo brakuje ci takich i takich modeli. Jedziesz po mapie, nagle kończy ci się trasa, masz skybox, nie masz. I teraz bierz TOL, jak się nazywa to urządzenie tam, ten program, TOLBOX czy jakoś tak. Szukaj teraz, czego ci brakuje, szukaj tych tekstur. Weź teraz, kompletuj to wszystko. Czasami masz na stronie mapę, która składa się z mapy, poprawka poprawki mapy, poprawka poprawionej poprawki mapy, poprawka poprawki poprawionej mapy, poprawka poprawki mapy, poprawka poprawki mapy, kurwa jego mać. I weź to teraz, kompletuj tę całą mapę. To cię może pieroniaste na miejscu strzelić. A jeszcze teraz po latach jest jeszcze ciężej, ponieważ kiedy te fora do OMSI 2 przeżywały lata świetności i te modyfikacje były tam podawane, to jeszcze działały linki. A teraz masz tak, że zainstalujesz sobie mapę, bo jakimś cudem link jeszcze działa. Masz poprawkę mapy i jeszcze ją pobierasz, bo link jeszcze działa. Ale któraś tam poprawka, siódma, poprawka poprawki pieprzonej mapy, rozumiesz, ten link ci już nie działa i mapa ci nie pójdzie, nie? Albo pójdzie ci z błędami. To cię może pieron strzelić. I to niestety, ale no też zniechęca, bo na chwilę obecną niestety jest mało projektów nowych, bo OMSI 2 już no, odchodzi do lamusa, no umówmy się szczerze, tak? I wiele jest takich projektów, co chciałbyś pobrać, ale linki są już nieczynne, albo patrze do mapy są już nieczynne, albo brakujące tekstury zapodane są już nieczynne. Toż to idzie pierdolca z tym wszystkim dostać. A jeszcze inaczej okaże się też, że ty pobierzesz te wszystkie mapy, poprawki poprawek, poprawionej mapy, a i tak przejedziesz, no nie wiem, pół linii danej mapy i masz, kurwa, czysty skybox. I teraz znowuż szukaj tekstur, które ci brakują. No. Bierz teraz tego całego map toolsa i szukaj tekstur, które ci brakują. Czasami szukasz po jednej teksturze, czasami masz to w jakimś pakiecie, czasami pobierzesz jakiś uniwersalny pakiet, a i tak nadal nie masz tych tekstur. To jest ambrozja po prostu. To jest, słuchajcie, no chcecie czy nie, ale OMSI 2 tak naprawdę to jest żywy trup. Czy chcecie czy nie, no. Tak z mojej perspektywy. M-
Mi się wydaje, że jak ja wrócę do OMSI 2, w sensie takim, że uda mi się z nim dogadać, to ja chyba będę ogrywał te DLC, które tam wychodzą. Może wrócę do Lagbeku, albo tam jeszcze mam kilka teraz niedokończonych, ale coraz to częściej takie myśli mi przechodzą przez głowę, że jak wrócę do OMSI 2, to on też tam nie będzie zbyt często i będę sobie jeździł po tych mapach, które są z DLC. One są różnej jakości i niejednokrotnie kontrowersyjne, ale przynajmniej jest pewność, że wczytasz mapę w całości. Jeszcze taki jakiś króciutki frakcik sobie weźmiemy. 14.55. Taki na pół godziny. Jedziemy do Rumuna? Albo jedziemy, słuchajcie, do Belgradu. Chociaż przez Belgrad właściwie przed chwileczką przejeżdżałem. Tu jakby mi do Macedonii wysłali coś. Dobra, jedziemy chyba do tej Rumunii. Chyba, że... Ja bym chciał z tej bazy, żeby się nie ładować, żeby nie tracić czasu na ładunek i szukanie bazy. To tak patrzę, żeby coś stąd było. Dobra, niech będzie ten Belgrad, ok? Moi drodzy, mam do was małą prośbę. Popilnujcie mi ciężarówki, ok? Ja muszę się gdzieś stiknąć i za chwileczkę wrócę, a nie chcę wam dawać się tego ekranu ładowania. Znaczy tego ekranu, Jezus, nie ładowania, tylko tej przerwy. Lepiej popatrzcie sobie na ciężarówkę i posłuchajcie muzyki. Módlmy się, bracia i siostry, żeby Bozicek przebaczył WB za jego przekleństwa i złe słowa, ale wiesz, Bozicku, jak chujowo żyć na tym świecie, tak więc daruj mu winy wszelkie i niech mu się wiedzę jak najlepiej. Co za chłop. Słuchaj, wiesz co myślę? Myślę, że Pana Boga nie interesuje, co my mówimy, tylko to, co my robimy. Myślę, że to go bardziej interesuje. Nasze czyny, a nie nasze słowa. Ale to jest moja recepta na życie. Niekoniecznie według niej żyjcie, bracia i siostry. A teraz, bracia i siostry, wybaczcie, zostawię was tutaj jako stróży mojej ciężarówki. Stiknę się na chwilkę na chatę, coś załatwię. No bo siku mi się chce, no. I za chwilkę wrócę, okej? Popilnujcie mi ciężarówki, żeby Mac mi tam czegoś nie poprzestawiał. Ja was grzecznie proszę. Maskotek się zesrał. 9 zł 50 groszy. Witam, ale u mnie dzisiaj pada śnieg, raczej sypie śnieg. A jak pogoda u ciebie? CY, ty robiłeś mapę do Haulina? Przyjdę, a tutaj teraz tak, koła podkręcane, wycieraczek nie ma, pokradzione, kamery powykręcane z kabiny, tak, lampy są, wszystko jest, słuchajcie, niczego nie pokradli. No, muszę wam powiedzieć, że dobrze z was, stróżowie. Na wielkie szczęście, moi drodzy, gdy odchodzę od komputera, mam słuchawki bezprzewodowe i słyszałem, wpadł donate, słyszałem to. Pan Oniku, który wzbudza pewne zapytania. Pytał się mnie, czy ja, że u niego pada śnieg, tak? U mnie chyba nie. Czekajcie, sprawdzę.
Jaka tam pogoda u mnie? No u mnie leje deszcz. U mnie leje deszcz, jest mokro, jest zimno. Słuchajcie, 3,6 stopnia jest na zewnątrz. W mieszkaniu mam 22,8, więc o wiele cieplej. Tak pogoda u mnie wygląda i czy ja robiłem mapy do Haulina? Próbowałem, ale nigdy nie udało mi się zrobić swojego własnego miasta. Dlatego, z racji tego, że nigdy nie udało mi się zrobić swojego własnego miasta, bo ja byłem samoukiem, jeżeli chodzi o edytor, i nigdy mi się tego nie udało zrobić, a na tamte czasy, kiedy się tym bawiłem, nie było poradników do edytora, to edytowałem mapy już gotowe. I miałem kilka swoich, miałem kilka map, które mi się podobały, ale ja je edytowałem na swoje, dla swojego użytku, ze względu właśnie na to, że mi się podobały i chciałem coś więcej od tych map jeszcze, nie? Dlatego edytowałem tylko te mapy, które mi się podobały. Aczkolwiek pamiętam, była taka mapa Ring and Roll do Haulina, którą edytowałem i wypuściłem, że tak powiem, pod siebie, że to ja ją edytowałem, ale miałem wtedy pozwolenie autora mapy. Pamiętam, wtedy się z nim dogadałem, nie? I on mi pozwolił po prostu. Pod warunkiem, że musiałem podać oryginalnego autora tej mapy. I tak było. Przygotuj się do. Ja podałem, że on jest oryginalnym autorem mapy, a że ja edytowałem tą mapę na tamte czasy. Jaku, czemu ta mapa taka malutka? Dajcie mi większą mapę. No. Co ja mam widzieć na tej mapie? Ja nie mam 20 lat. Już nie mam wzroku 20-latka. No niestety, karotki za mało jem. Słuchajcie. Już nie mam takiego sowiego, że tak powiem, wzroku. Tak czy inaczej, dzięki za wsparcie kanału, za donecika. Słyszałem. Sławki bezprzewodowe to jest jednak wspaniała rzecz. Ja sobie mogę iść gdzieś na chatę i słyszę, co tutaj się dzieje. O. Dobra, cyk. Nie tak. Nie te cyk. O. Dobra, i teraz jest Gites. Chociaż, kurde bele, ja na tej mapie za dużo nie widzę, jak ona tak jest za dużo powiększona. O, tak to już w ogóle. Raz i dwa. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, moi drodzy, co tam piszecie na czacie? Widzieliście? Ktoś tam czaił się koło samochodu? Ja widzę, że tam jakiś wpis, super czat mi uciekł. Ja teraz przejdę do super czatu. Super czat. Idek, dziękuję za 5 zeta. Proszę, masz tutaj serduszko ode mnie. I tutaj teraz kto co jeszcze pisał. Tak, manipulator V3 z wyczesanego aluminium. Mam założone teraz czerwone. Ja też nie smarowałem. Chociaż jak sobie przypomnę, to złożenie tego na tych twardszych wałeczkach nie jest takie proste. Jest proste, czemu nie? Znaczy, jak kupiłeś tą kierownicę razem z tym, w tym komplecie z tymi pedałami, to tam powinieneś dostać taką malutką buteleczkę ze smarem. Ja tą buteleczkę mam do dzisiaj. Musisz mieć taką buteleczkę. I ty po prostu tylko kropelkę dajesz na te wałeczki, rozsmarowywujesz to, ten wałeczek, i wsadzasz to w tłoczek. I zakręcasz tłoczek. Koniec. Nic więcej nie trzeba robić. Bo to też chodzi o to, że jak ty naciskasz na pedał hamulca, to żeby ten tłoczek tam ci nie wycierał się o ścianki, ta gumka, ten wałeczek, żeby ci się nie wycierał od środka o ścianki tego tłoczka w środku. To jest bardzo ważne, bo sobie zbyt szybko zużyjesz ten wałeczek i będzie lipa, nie? Pamiętasz, jak rok temu jakiś chłop ci wysłał 10 tysięcy złociszy aż? No Patyk, no oczywiście, że pamiętam, zresztą masz go tutaj na belce głównej nad kamerką. On Nederland, number one. Bo tutaj na tej belce u góry są wszyscy tutaj, wszystkie człowieki od czasów, kiedy mam włączone wspieranie kanału, którzy po prostu mi tutaj, że tak powiem, najwięcej podarowali, nie? Także oni tam są w top 20 na samej górze, tą drobną czcionką. Od samego początku, od ponad 3 lat. To jest statystyka ludzi od ponad 3 lat, tak jak długo po prostu mam wsparcie kanału włączone. Tak, żeby o tych ludziach nie zapomnieć. Więc oni tam są upamiętnieni. To jest taki, ta górna belka mniejszą czcionką, to jest taki pomnik,
żeby nigdy o tych ludziach nie zapomnieć, żeby zawsze mieć do nich dowód wdzięczności. Pączek był, paliwo spuścił. Pozdrawiam serdecznie. A Pączek jest chyba w pracy. Pączuś jest chyba w pracy. Jezus, ja z Pączkiem muszę pogadać. Ja muszę się z nim zgadać, z tym chłopem. Dawno z Pączusiem nie gadałem. Muszę się zgadać z tym chłopem. Pączuś to jest zajebisty chłop. Budynek w Katowicach? Tak jakby. Taki podobny. Niemalże taki sam. Trzymaj się. Kurnia. I ten niebieski, i ten z tyłu. Ha! Kurde, czuję się jakbym przez Katowice teraz przejeżdżał. I taki rozjazd też mamy podobny. A wiele podobieństw tutaj jest. Jakby skopiowane Katowice troszeczkę. Czekajcie, bo ja tutaj mam teraz opóźniony ten, bo ja go przewijałem do góry i on mi tak został. Dobra. Ała. Dobra. Wracam do gry. Czemu tempomat mi nie reaguje? Co jest grane z tym tempomatem? W sensie jego wznowienie mi nie odpowiada. Czemu? Trzymaj się. Dobra, do 60. A w ogóle działa? Hej, tempomat mi nie działa. Czemu? Co się stało z tempomatem? W ogóle, słuchajcie, próbuję go włączyć, a on nie reaguje. Nawet przez klawiaturę nie reaguje. Co jest, kurde, grane? Ja tak czasami na tym profilu mam. I to nie jest dla mnie nowość. Czasami na tym profilu, czyli na tym profilu multiplayer, mam takie coś, że tempomat czasami mi nie zaskakuje. Na innych profilach tego problemu nie mam. Nie wiem, może coś w konsoli się popierniczyło, bo ja kiedyś na tym profilu, jak jeszcze tempomat nie był dostępny, wpisywałem te komendy na tempomat. I od tamtego czasu, ja mam tutaj od czasu do czasu, no problem z tempomatem, nie? Że ja go po prostu, no klikam go, a on nie działa. No i teraz nie działa ten tempomat. A wcześniej, przed przerwą, jeszcze na tamtej jeździe normalnie działał, nie? Teraz nie działa. Moi drodzy, pozwólcie, że ja szybciutko zrobię jakieś zdjęcie na wizytówkę po tym live'ie, żeby było, bo jeszcze nic nie zrobiłem. Przy okazji będą, o, jeszcze drogowi Mikołajowie. Czemu nie? Zasna akcja, dobrze zorganizowana przez Mirka. Warto takie rzeczy upamiętniać. Nieco niżej, bo tu musi być belka. Okej, pięknie. Spacja. Powyostrzamy sobie. Pobawimy się troszeczkę światłem. O, tak będzie beauty. A jeszcze, żeby było nasycenie, nie, ale ojej, nie, to tak, to nie, będę żygał. Inaczej. Może tak, o. O. Nie chcę tego krzaka w kadrze. Zmieści mi się tutaj wizytówka, znaczy belka na dole. No mam nadzieję, że tak. Tak to zrobimy. Teraz to cyk. I uwaga! Cheese! Cheese! I cheese! No, beauty. I mogę jechać dalej. Jejku, jaka ta klawiaturka bezprzewodowa to jest złoto. Słuchajcie, znalazłem nadajnik, czy też odbiornik do tej klawiatury. Ja pierdziu. Miałem w pudełeczku na bzdety. Tylko, że jak szukałem tego za pierwszym razem, to ten odbiornik w tym pudełeczku wkomponował mi się w inną rzecz.
w sensie też taką pudełkowatą w tym pudełeczku i dlatego za pierwszym razem je znalazłem. Masakra, ale cieszę się, że ten odbiornik znalazłem, bo już się bałem, że zostawiłem go Simonowi, ale to nie to, że Simon by mi nie oddał, tylko że Simon mi napisał, że on tego odbiornika nie ma u siebie w komputerze, bo myślałem, że zostawiłem w porcie USB, ale znalazłem, na wielkie szczęście znalazłem. I odzyskałem moją klawiaturkę, a ona jest naprawdę super, bo jak na taką malutką klawiaturkę bezprzewodową, ona ma też tą klawiaturę numeryczną. I to mi się mega w niej podoba. A zarazem jest malutka, zgrabna i leciutka. I bardzo długo trzyma na bateriach. Bardzo długo. W sumie to ja nie pamiętam, kiedy raz ostatnio zmieniałem tutaj baterię w tej klawiaturze. Od nowości jeszcze nie zmieniałem, a kupiłem ją kilka lat temu. Także mega jest ta klawiatura. Polecam każdemu. To jest jakby coś, hashtag niesponsorowane, Logitech K360. I mało tego, działa plug and play. Nie potrzebujecie instalować żadnego cholernego G-huba do tej klawiatury. Ona po prostu działa plug and play. Nie? Podłączacie ją przez odbiornik taki malutki i ona po prostu działa. Koniec i kropka. Idek 211. Tak, mam tą buteleczkę. No to z tej buteleczki klikasz na ten wałeczek i dajesz do środka. Klikasz od środka, żeby wlazło na trzpień i od zewnątrz, żeby w tłoczku ci nie smarowało. Cała fanaberia. Mac, ja tam spuściłem w imieniu Pączka, w końcu też należę do ZGP. Co za chłopy. I co myślisz? Czekaj, Filip, no cóż, i co? A czekaj, no, chłop bez niku napisał? I co myślisz i firmie Wincop wydłużają kabiny traków EU? Wincop wydłużają kabiny traków EU. Tam się zmieniły troszeczkę te normy, nie? Że można już mieć dłuższą kabinę, przez co wykorzystał to producent DAFA. I w DAFie kabinę 9 modelu XD masz większą, Jaszku, nie? XG. Ja to nie zliczę, ile razy ja szukałem telefonu, zgaszony wyświetlacz, czarne etui i położony na czarnym korpusie kierownicy XD. Zdarzało mi się. No ja też kilka razy zostawiłem w samochodzie na przykład telefon czy coś. Teraz w zależności, czy ten telefon, który zostawiasz, na przykład w samochodzie, czy on jest widoczny, czy nie, nie? No bo wiesz, jak to jest, okazja czyni złodzieja, nie? Ci wytłucze szybę albo zgubi z racji, żeby zdobyć telefon i będzie lipa, nie? No mi też się zdarzało zostawić telefon w samochodzie. Oj, zdarzało mi się. Retarder Milsonek napisał, w ogóle społeczność UWB jest zajebista. Bardzo mnie to cieszy, pani Jagla. Chociaż, powiem wam tak, czasami z tą społecznością, która jest na Discordzie, to tak jakby ktoś napisał, że społeczność Discorda to jest jedno, społeczność YouTube'a to jest drugie, a społeczność YouTube'a to jest trzecie, a społeczność Twitcha to jest czwarte. I to widać gołym okiem, nie? I ja to też mogę niestety stwierdzić. Mi się wydaje, że na Discordzie czasami jest, że tak powiem, mniej uprzejmości niż tutaj na YouTubie. Pamiętam, że nie mogłem złożyć, bo te wałeczki były tak twarde, a to już chyba czytałem w tych wałeczkach. Wyłącz retarder, no i ten pomad będzie działać. Ale ja retarder mam wyłączony. Czy mam włączony? CH4K, ja retardera nie włączałem, bo po 9 co? 9 50 groszy. Źle sprecyzowałem, jeśli tak mogę powiedzieć. Chodziło mi o kierownicę, na której w ETSA grałem, G920. Ja nie mam włączonego retardera. W samochodzie nigdy telefonu ani portfela nie zostawiam.
Aha. No okej, okej. No to mi się zdarzyło już w samochodzie zostawić. Nieraz tak, przychodzę do domu, mówię, gdzie mam telefon, nie? W samochodzie został. Albo w uchwycie na telefon, albo po prostu, no w schowku, nie? Albo po prostu na ładowarce bezprzewodowej, bo mam w samochodzie ładowarkę bezprzewodową. No, no różnie, różnie to już bywało. Ale bardzo rzadko, ale zdarzało mi się zostawić. Ile ja mam w ogóle kilometrów tam do końca? 605? O, za ambitnie se to wziąłem. Oj, za ambitnie se to wziąłem. Patrzcie, chłop patrzy w ten, w nawigację, a tutaj kuźwa trzeba skręcić. Co za chłop? Tit, 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 tit mówię! No mówię tit, tit! No przecież mówię tit, tit! Co, nie słyszysz tit, tit? No przecież godom sam ci chopie! Co za paciulok! Godom ci sam tit, tit! Jeszcze żeby nie godął, ale jo godom! Tit, tit! Tit, 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 tit! No, ten słyszy ze żółtego, tit, tit! No wiele razy mam godać tit, tit! No ludzie złoci, no! Tit, tit! No! Nie ma już tititia. No teraz możecie jechać, bo już nie ma titita. Ja cię kręcę, żeby nie godął, ale jo godął. Nie rozumiał, jakby nie godął. Ale hop godo. Skręć w prawo. Lotom godą pełen serwis i nic. Patrzcie, jaki piękny John Deere przed nami. Konrad SB. Zobaczcie, jakie to piękne. No manie, ładny papajek. Jak ładnie narysowany w ogóle. Ładny, nie? Naprawdę bardzo ładny. Biedny on. Wiem, macie tutaj ze mną urwanie cyca. Wiem, wiem o tym. No i wujcio wymusza na ubezpieczeniu. Oj tam, oj tam. Nie, ja ostrzegałem. Mówię przecież titit. Bo patrzałem, ile kilometrów mi jeszcze zostało do celu i no zjazd przeoczyłem, nie? No. I godo mu titit. O, mówi ci moje titit. No. No to tak to my się nigdy nie dogodomy. Skręć w lewo. To ten! On! On jest winny! On jest winien! On za to beknąć powinien! Nie jo! Jo grzecznie godał titit! Jeszcze jaka reklama chamska! www. Proszę bardzo! I adres internetowy podany! No nie, no to jest kłamstwo po całości! Słuchajcie. I weź tu człowieku, się nie denerwuj. Się nie denerwuj, Andrzej, nie denerwuj się. Z mojego wyciągniemy, tobie damy. A, ludzie złoci. Teraz mam całą bramę z tyłu powgniataną. Całe wrota. A, trzeba to wszystko powymieniać. Bardzo dużo tutaj cyrlicy. No jesteśmy na takich terenach, gdzie to jest normalne. Kiedyś to też upierałeś się, że nie retarder, a było tak jak było. No to popatrz sobie, czy ja tutaj mam retarder włączony. No przecież retarder ja mam na zupełnie innym kontrolerze. Jakim cudem bym go miał włączyć? Teraz włączam retarder, patrz. A tak jest wyłączony, tak jest włączony, tak jest wyłączony. No ludzie kochani, nie denerwuj ty mnie. Żeby włączyć retarder nawet przypadkowo, musiałbym go włączyć na kontrolerze, którego mam po prawej stronie. Ja tam dzisiaj prawie nie sięgałem. Come on. Nie mam innego skrótu klawiszowego do retardera, no. Wujek, godoł, ja słyszałem. Wyłącz silnik i włącz, aby tempomat działał. Sorki Mac. Reklama bez zgody, bana mu. Masz włączony retarder. Ta szara ikona sygnalizuje to. No ale przecież kuźwa, ja nie włączałem retardera.
Retarder mam na tym guziku. Proszę bardzo. Że ja go nie włączałem, bo po jego grzyba. Sam się włączył. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Naczepę zostawiłem przez was. Sprawdzałem wszystkie guziki, gdzie by się mogło to same włączyć. No i odczepiłem naczepę. Marek Oziębło, 10 zł. Cześć wujek, wracam z powrotem, byłem ruchać się, wracam oglądać do obiadku. Nie chciałbyś, żebym ci wysłał kilka zdjęć swojego bydlaka? Nie, mam jak to w dupie. Jak coś, pisz tutaj na moją komórkę 609 688 429. Marek, zachowuj się, okej? Kurnia. Słuchajcie, sprawdziłem wszystkie cholerne guziki, nie? Ja wiem, gdzie u mnie włącza się retarder. I po prostu... Pokazywałem wam to przed chwileczką, że retarder mi pracował. Cokolwiek mi się tam włączyło, to nie wiem, może się same włączyło. Ja przecież retardera nie włączam, no po jakiego grzyba, no? No powiedzcie mi, po jakiego ciula mam włączać retarder? Czym bardziej, że mam go daleko po prawej ręce. No... Halo! Ach! Nie wiem jeszcze, jak wam to mam wam powiedzieć. Po co niby mam włączać retarder? Po jakiego grzyba? Nie mam go na kole kierownicy, nie mam go po lewej ręce, gdzie po lewej ręce mam główne button boxy, zarządzanie światem. Bo na prawą stronę to ja nawet w ogóle nie sięgam. A mam go tu, na tym cholernym guziku. Tu go mam, tu, na tym cholernym pokrętle go mam. Co za chory donate. No niestety, szakal, ja na to nic nie poradzę, co niektórzy przeginają. Co niektóre donaty mi się bardzo nie podobają. Wolałbym ich w ogóle nie dostać, niż czytać takie treści. No, halo, co ty tam masz w głowie po drugiej stronie? Halo. Ja rozumiem, żarty żartami, ale niektóre żarty są, wiecie, powyżej jakiegoś tam stanu normalności, nie? W Silesii teraz robią zjazd z A1 na S1 w Pyrzowicach i chyba będzie wjazd na lotnisko. Powiem wam szczerze, mamy tutaj w regionie teraz tyle tych wszystkich remontów, tych dróg, nowe drogi jakieś tam robią, remontują stare, że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać, nie? Jak gdzieś jadę, to zazwyczaj jadę na GPS i widzę, a tu nowa droga, tu nowa droga, tu nowa droga. To jakiś kumpel wspomni, słuchaj, bo tutaj budują drogę, tutaj budują drogę. Teraz jest całe, właściwie całe centrum Chorzowa rozkopane, bo tam też robią przebudowę. Także no, mnóstwo dróg jest rozkopanych. W Chorzowie, tutaj, w Katowicach, w centrum, poza centrum. Także ja już straciłem rachubę w tym wszystkim. Co budują, gdzie remontują. Gdziekolwiek byś nie jechał w tym momencie i wbijesz jakąś trasę na GPS, to wszędzie masz na czerwono, że są korki w godzinach szczytu, bo wszystko jest rozkopane. A w Chorzowie to jest totalna tragedia, nie? Tamte zwężki przez główną przelotową, co lecisz chorzowską, znaczy ona raz jest chorzowska, raz jest katowicka, to tamte jest ambrozja po prostu, nie? W godzinach szczytu tam przejechać przez te zwężki, o ludzie złoci. Czy się jedzie przez Chorzów Stary, czy się jedzie przez Chorzów drugi. No ambrozja po prostu. Ambrozja. Najgorsze jest to, że jest rozkopanych kilka ulic naraz. I to takich ważnych. No już nie ma którędy jeździć, żeby nie wpierniczyć się w korek. No nie ma którędy jeździć. Wszędzie są korki. Wszystko robią naraz. Wszystko robią już. A co jest najgorsze? Wszystko to robi jedna firma, która ma zbyt mały personel, aby robić wszystko, ale w szybkim tempie, nie? Także oni podubią trochę tu, przenoszą się tam. Podubią trochę tam, przenoszą się tu. Albo widzisz, że tutaj coś robią, tutaj jest 5 chłopa, jedziesz tam, patrzysz, a tam 3 chłopa, którzy opierają się o łopatę, nie? No i jest tak, jak jest, no. 15.24. Moi drodzy, jeszcze 6 minut i będę kończył, tak, 15.30 to będzie takie max, nie? No. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobre, WB naczepę zgubił.
Znaczy, zgubiłbym naczepę wtedy, kiedybym wjechał teraz i nie zorientował się, że tej naczepy nie ma. Chodzi o to, że ja bawiłem się wszystkimi guzikami na tym prawym kontrolerze, sprawdzić, który guzik ewentualnie, ja nie wiem, mógłby to włączyć przypadkowo czy coś, ale słuchajcie, ja znam moje kontrolery, tak? No, halo. Ja wiem, kiedy ja włączam retarder. Jeżeli faktycznie się tutaj włączył, to włączył się nie wiem jakim cudem. Retarder mam tutaj na tym. Proszę bardzo, teraz hamuję na retarder. Nawet go słychać, że pracuje. Wciskam go, to go włączam i wyłączam. Kręcę nim, to po prostu go obniżam, no. Ja mam takie heheszki tylko tutaj na tym profilu. Tylko na tym. Na żadnym innym. Tylko tu. I takie heheszki mnie tutaj prześladują raz na jakiś czas. Nie wiem, od czego to zależy. Ale świadomie retardera na pewno nie włączyłem. Bo ja wiem, gdzie go mam na kontrolerze i nie ma takiego cudu, żebym go włączył przypadkowo, sięgając gdzieś tam po kubek czy coś. No nie ma takiej opcji. Ja za to mam jutro na popołudnie. A ja mam nocki w tym tygodniu, niestety. Niestety albo niestety, nie? Jakub Paluch, ja byłem właśnie u was we wrześniu, to zauważyłem roboty drogowe z każdej strony. W Szczecinie też z każdej strony robią i wszystko zakorkowane. No to... Można byłoby to zrobić tak, że najpierw zamykamy tą ulicę, a tamte ulice zostawiamy. Skończymy tą, idziemy robić na tamtą. Ale nie. Ktoś tam podejmuje takie decyzje, że jak mamy rozkopać drogi, to kurwa w całym mieście od razu. No i tak to jest jak jest. No ale o tym już tutaj dyskutowaliśmy. Ja bym to zrobił tak. Słuchaj, jest jedna firma, która to robi. Weź całe siły, skoncentruj na remoncie tej ulicy. Zrobicie w tym jednym miejscu, zrobicie to szybciej, bo wszystkie maszyny, całe twoje siły ludzkie skoncentrujesz na tym kawałku, zrobisz to szybciej i potem pójdziesz tam. Ale oni robią w jednym czasie i to ta sama firma. Trochę tu, trochę tam i trochę siam. Jednocześnie nie mając ludzi, nie mając sprzętu, no i jest tak jak jest, nie? No cóż. Tinki, winki, miłe minki. No być mogą, tylko wszystko za długo. 10 groszy. Rozumiem żarty żartami, ale niektóre donaty są żenujące. Współczuję ci, wujku, że musisz wysłuchiwać takie zjebane teksty. Dlatego módlmy się o więcej siły i cierpliwości dla WB, bo Zicku przyda mu się. Słuchajcie, za treści donatów ja nie odpowiadam. Ja... Wiecie, jeżeli ktoś mi na czacie takie coś napisze, to ja po prostu mogę tego nie przeczytać, prawda? No ale tutaj na donatach, no ja nie mam na to wpływu, nie? W sensie dałoby się to w jakiś sposób moderować, no. Ale to bym musiał mieć naprawdę dużą podzielną uwagę na to. Robią źle, nie robią też źle. Znaczy, to nie tak, Mac, że robią źle, a nie robią to też źle. Bo tu chodzi o to, że możesz robić, ale możesz też robić mądrze. Widzisz różnicę? To jest różnica. Robię coś, albo robię coś mądrze. Widzisz, jaka jest różnica? Wpadł termin mądrze. Eureka! Dobrze, że robią. Każdy się cieszy, że remontują. Ale jak już coś robisz, to rób to mądrze. Z jakimś pomyślunkiem. Wiesz, z jakąś strategią, kuźwa. No to nie jest, że aha, coś robię i chwalcie mnie teraz, chwalcie Pana, aleluja, bo ja coś robię. No nie, bo robisz to źle. I powiem Ci, że zrobisz to źle. Jak już coś robisz, to rób to z głową i rób to do porządku. Rób to tak, żeby to miało sens, żeby to było dobrze i żeby inni po Tobie nie musieli poprawiać. To jest właśnie ta różnica, Mac. To mam głównie na myśli, mówiąc to, co mówię. Taki jest mój przekaz. Oczywiście, że dobrze robią, że robią. Ale to trzeba zrobić z głową. Nie wystarczy tylko robić.
to ja też mogę tutaj zrobić sobie live'a i mogę gadać, żebyście mnie słuchali. Ja mogę gadać, co mi ślina na język przyniesie. Mogę mówić przez cały live dupa. Co? Powiesz mi, że ja byłem nieaktywny na live'ie? Jestem aktywny. Dupa. No co? Jest live, mówię cały czas dupa. Mam interakcję z wami. Dupa. No to właśnie nie na tym rzecz polega, żeby mówić dupa. Tak samo jest w pracy. To, że ty coś robisz, a za chwilę to, co robisz, cię zabije w tej pracy, bo łamiesz przepisy BHP i wszelakie normy logiki, to nie będę cię za to chwalił, że ty to robisz, nie? No halo. Come on. Myślałem, że to jest oczywiste. Szkoda, że nie. Jakość i trwałość to inna sprawa. To fakt. No właśnie. To jest też fakt. Aczkolwiek, czy oni coś robią długo, czy coś robią krótko, i tak po roku będą kolejne. To jest tak jak z katarem. Leczony czy nieleczony, i tak trwa tydzień, nie? W moim przypadku 2 tygodnie, biorąc pod uwagę choroby, które przeszedłem i na które nadal cierpię. Ale ogólnie rzecz biorąc, no jest jak jest. I mi się wydaje, że chyba każdy z was wie, o co mi chodzi. Znaczy, tak mi się wydaje, tylko druczycie się tutaj ze mną. Bo można coś robić i można coś robić mądrze. Można coś robić i chuja zrobić, a można coś zrobić i naprawdę coś zrobić. To jest właśnie ta różnica. Czy tu jest jakaś stacja w pobliżu, żeby na nią zjechać? Jest. Jest stacja. Moi drodzy, ja sobie na tą stację tam zajadę. Tam jest tanksztela. No i niestety, ale będę z wami dzisiaj już kończył te spotkanie. 10 zł. Mówiłeś, że nie doceniam, że stare ciężarówki daję. Dałem ci nowego man i co? Kropka. Moja naczepa, moje kredyty, głośno płacząca twarz, głośno płacząca twarz, głośno płacząca twarz, głośno płacząca twarz, buźka bez wyrazu. Jakie twoje... Z tego wszystkiego, co ty napisałeś, to są tylko twoje kredyty. Natomiast ja ich spłacać nie będę. Natomiast ciężarówka jest moja, naczepa jest moja, sam se je w Mikołaje pomalowałem, sam se o tą ciężarówkę dbałem i sam se tempomata zjebałem. A z tego wszystkiego, co tyś mi napisał, twoje są tylko kredyty. Tutaj się zgadzamy. Ale to już jest twój problem, twoje kredyty. I to jeszcze Frankowicz, kuźwa. Dziękuję, do widzenia. No i tyle. Ja cię teraz wspierać nie będę, rozumiesz? Ja ci nie kazałem tych kredytów nabrać. Mogłeś to przewidzieć, że nie będzie cię stać na te raty. Jeszcze we frankach, bo tani będzie. Proszę bardzo, chytry dwa razy traci. Dobrze mu nagadałem, co nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. Czuję teraz satysfakcję. Wyrzuciłem to z siebie. A, shit. Co za chłop. Ogórek zielony. Mac pisze. U nas na osiedlu są 2 drogi dojazdu i 2 na raz robią, a my mamy część drogi prywatnej i ciężarówki ją rozjeździły. Droga jest na 2 tony może, bo to kostka. W jednym miejscu to kostka już pęka. No jak tam jedzie ci ciężarówka 2 tony, teraz co na to ten Marek prywaciarz, nie? Właściciel tej drogi. Wujku, powiem ci, że ostatnio byłem w Radzionkowie na rondzie, takie dobre dupy stały, jak ruchałem to od 23 do 2, aż mi spuchu, powiem ci, takie dobre kurwy kręcą dupą lepiej niż ja w burdelu, ale pozdrawiam cię i żonę bardzo. Oj, Marek. Oj, Marek. Ja bym sobie życzył, żebyś ty te swoje wylewności zostawił dla siebie. Chyba byłoby wszystkim tutaj milej. Aczkolwiek też ciebie pozdrawiam, ale przemyśl to sobie. Pozostawiam ci to do twojego przemyślenia, żebyś to sobie przemyślał po prostu. Dobra, jest stacja. Moi drodzy, wjeżdżamy na tą stację i tu już będziemy kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie, no. Tu już będziemy po prostu... Za pompami sobie tam gdzieś stanę. Może za pompami będą jakieś rajki. Może tak, może nie. Chociaż nie, od razu tu jest wyjazd. Nie ma tutaj żadnych rajek? Kompletnie nic? A bo to taka stacja, taki, można powiedzieć, prawie dzikus. Prawie, no bo dzikusy są jednak całkowicie dzikie, że nie ma tam nic. Jest tylko sam parking. I to jeszcze taki wyjeżdżony na dziko. Dobra. Tutaj się zatrzymamy, moi drodzy. Nie tylko ja się tutaj zatrzymam,
ale zatrzymam też z tego miejsca niestety tą transmisję na żywo. Moi drodzy, co tutaj jeszcze piszecie tak na szybko? Co za ludzie? No niestety, no co ja ci mogę, co ja ci poradzę? Marek Łowca Szparek. Pani Jaglo. Podobno można moderować te donaty. Tak, w jaki sposób można? Ja się tym muszę zainteresować, w jaki sposób. Podobno jakoś to się da moderować, nie? Koniec live'a wujka i humor popsuty. Lac Riffy, spokojnie. Spotkamy się, mam wielką nadzieję, w czwartek. Na czwartek planuję House Flipper, także pośmiejemy się znowuż. W piątek będzie z Simonem Far Cry 6. Także jutro spotykam się z Simonem na nagrywki o 12. Także spokojnie, panie, spotkamy się jeszcze nie jeden raz. W przyszłym tygodniu, popatrz, sobotę o 12, jeżeli we wtorek wyjdzie update do SimRaila, to spotkamy się w przyszłą sobotę o 12 i pojeździmy sobie kibelkiem w SimRailu. Wieczorem, nie gwarantuję wam spotkania w sobotę wieczorem za tydzień, bo prawdopodobnie będę wyrąbany, bo będę po całym tygodniu nocek, więc nie obiecuję wam. Natomiast w niedzielę za tydzień znowu spotkamy się w jakimś ETS-ie czy ATS-ie, a może już będę miał klucz licencyjny do przedpremierowego Kansasu. Także zobacz sobie, ile fajnych chwil przed nami. Zobacz sobie, ile jeszcze możemy spędzić wspólnie wspaniałych chwil. Tym się ciesz, a nie tym, że za chwileczkę, wiesz, będzie koniec live'a. Także polecam. Naprawdę. Bo nie skończył ci się świat. Nie skończył się świat. Tak. Wczoraj Francja wygrała z Gibraltarem 14-0 w piłce nożnej, a my z Czechami zremisowaliśmy 1-1 w piątek. O, dzięki, fajne. To są fajne informacje, podobają Winki, mi się. Winki, małe minki. 9 zł 50 groszy. Wujku Bohuni, dzięki za dzisiejszy live. Smutno tak się rozstawać. No dzięki mi też. Dzięki bardzo. Ale łobiot. Życzę zdrówka i wszystkiego, co najlepsze. Dzięki, Winki, ty mi w ogóle dzisiaj przypomniałeś, że istniało coś takiego jak Teletubisie. Serio. Pamiętam, że z tym fioletowym było coś nie tak. Tylko tyle pamiętam. I że te słoneczko też było jakieś dziwne. Tam w tym intro. One puszczało w jakiś dziwny sposób oczko do mnie. Tylko tyle pamiętam. I ten odkurzacz tam. Jak on się nazywał? Bubu? Czy jak on się nazywał, ten odkurzacz od tych Teletubisiów? To też było dziwne stworzenie. Jakub, później muszę nadrobić zaległe materiały u ciebie. Już kilka materiałów obejrzałem. Jakub Paluch, bardzo mi miło z tego powodu. W ogóle ciebie pozdrawiam, twoją ciocię, twoją rodzinę, twoje społeczeństwo. Także bardzo mi miło. Pewnie macie tam teraz w McDonaldzie urwanie cyca, nie? Słyszałem, że znowu już tam ludzie stoją w kilometrowych kolejkach po te całe burgery drwala czy coś tam, nie? Że ludzie się na to rzucili jak na, nie wiem, jakby to za darmo rozdawali, a to ponoć drogie, bo to coś, chyba coś około 28 zł chyba kosztuje, nie? Prawie 3 dyszki czy jakoś tak. Na razie miłej niedzieli i miłego tygodnia. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam, Szakal. Szakal, ja się do ciebie odezwę, jak nie dzisiaj, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze. Także jak się do mnie odezwałeś na maila, bo nawet nie wiem, to ja ci odpiszę. Tylko cierpliwie poczekaj na mnie, okej? Okay? Mac, 9 lat z wujkiem, a ten mimo obietnic dalej śpiewa. Przepraszam, Mac. Zachowałem się jak gówniarz i obiecuję, że to się nigdy więcej nie powtórzy. Obiecuję, że to był przedostatni raz, okej? Okay? Czyli jednak się powtórzy. Ale no cóż, moi drodzy, gdzieś musi być zakłamanie prawdy, chociaż raz w tym materiale. Co na obiad? Nie wiem, etykieta z puszki spadła. Dopiero jak otworzę puszkę, to będę wiedział. Jakieś plany na dzisiejsze popołudnie? Tak, mnóstwo. Przede wszystkim po obiedzie zamierzam sobie uciąć drzemkę, taką co najmniej 20-minutową. I już nie mogę się jej doczekać. Tak. Jak najbardziej. A potem wieczorem chcę sobie zagrać w Starfielda chociaż 2 godziny, bo nie grałem już chyba z 2 tygodnie, więc już mam tęsknię troszeczkę za tą grą, a potem późnym wieczorem coś prawdopodobnie będę robił z Wajwką. Trzymaj się, dużo zdrowia. Dzięki, Mirek.
Tobie również. Dużo zdrówka i pomyślności wszelakiej. Olaf, mimo obietnic nadal nie ma neoplana sklejonego. Ja niczego nie obiecywałem. Powiedz, znajdź mi to. Gdzie ja obiecywałem, że neoplana skleję? Na bank. Znajdź mi chociaż na jednym materiale takie przyrzeczenie moje. Może gdzieś mówiłem na zasadzie, że chciałbym, ale chciałbym nie jest obietnicą. Chciałbym to jest pobożne życzenie i kaprys oczywiście. I nic poza tym. Tutaj definicja chciałbym się kończy. A ja bym też chciał księżyc w ETS-2. I dostanę. A przynajmniej jedno życzenie spełnione. Tak jest Starfield, Matamed napisał. Chociaż ten Starfield, no, on mnie tak samo bawi, jak mnie wkurza. Ale ma w sobie coś, co mnie jednak przyciąga do tej gry, nie? Ale bez modyfikacji byłoby biednie do tego Starfielda. Jednak tekstury HD i tak dalej, no tą grę postawiły na nogi, nie? W moim przynajmniej przypadku. Tinki, winki, małe minki. 9 złotych 50 groszy. A se walnę jeszcze jednego donata, hahaha. Jak se chłop postanowił, tak się rzekło. Słuchajcie, słowo ciałem się stało i chłop se walnął jeszcze jednego donata. Tak chciał, tak ma. Proszę bardzo, kto Boga temu zabroni? Thank you very much. Moi drodzy, uciekam, bo deszcz leje, a ja nie mam parasola. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam oczywiście za wasze poczucie humoru. No co, niektórzy z tym poczuciem humoru troszeczkę polecieli wysoko jak chiński balon nad USA, ale no cóż, podobno te balony da się zestrzelić w jakiś sposób. I dziękuję wam za wysoką frekwencję. Nawet teraz jest was 230 osób. Dziękuję za wszelakie formy wspierania kanału. No i mam wielką nadzieję, że spotkamy się już w czwartek. No i oczywiście w przyszłym tygodniu. Moi drodzy, na live'ach, nie? Za dzisiaj wam śliczniutko dziękuję. Życzę wam mniej deszczu niż ja mam w chwili... O, patrzcie, już szyby nawet zaparowały. Życzę wam o wiele mniej deszczu niż ja mam teraz tutaj za szybami. No i, że tak powiem, miłego niedzielnego popołudnia. Jak najdalej do poniedziałku, żeby ta niedziela się dłużyła wszystkim jak guma z majtek. Moi drodzy, w takim razie, no mi pozostało nic, jak tylko pójść na łobiot. Wam również życzę smacznego, kto jeszcze nie jadł. Życzę wam miłego popołudnia. Na chwilę obecną, do widzenia, do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. No i pa! Gdzie jest ten guzik od outro? Aż nie chcę mi się go wciskać. Nie chcę, ale muszę. Wiecie, że ten, który mówił nie chcę, ale muszę, został prezydentem i dali mu Nobla? Może ja też się kwalifikuję? A tak, takie wolne przemyślenia.